Naga na pałę dzisiaj towarzysz mi. To nasza narodowa szkoleniowa myśl. Probierzowy sznyt do pożygu mi się śni, gdzie Alvarez był. Co tydzień narzekamy, jak ta liga się, a ciągle oglądamy, jeszcze nam się chce. Ja nie pytam już, kiedy Lechia złapie luz, bo w tym składzie gruz. Ale dżem tu po czołach kopią się. Matej Rodin, kim on jest? Milan Dimun, Matko Święta. Na stadionie pętla też, Jakub Arak kopie gdzieś, tam gdzie tramwaj też dojeżdża. Ale zez, gdy Krakowia traci cash, Rivaldinho ogół kres, ojciec krzyczy co za dekarz. Klinczak tu chciałby wygrać w końcu też, lecz niestety łysy jest, więc bez sensu do fryzjera. Dzień dobry Państwu, to jest program Liga Minus. Ja nazywam się Grzegorz Jugosłowianin i zapraszam Państwa na podsumowanie 8 kolejki Ekstraklasy. Od razu muszę powiedzieć rzecz formalną, wniosek formalny. To, ile jest łapek w dół, to tak jest sprawiedliwe, tak nas traktujecie źle. Dlaczego jesteśmy o 22? Ponieważ grała polska reprezentacja na mistrzostwach Grupy Wyszehradzkiej w siatkówkę. To jest wina siatkarzy, że przegrali półfinał. Tak. Gdyby siatkarzy przegrali półfinał, wygrali półfinał, to byśmy zaczęli, wcześniej i ja miałbym powrót do domu. Tak. A tak, a wygrali znalazłem brąz? Sobie karton po lodówce i będę tam spał, Paweł mnie nie chciał wpuścić do domu. Ale czy wygrali brąz siatkarze? Wygrali brąz. No to dziewczyny lubią brąz i jest git. Jest git, ale to nie jest nasza wina, że siatkarze przegrali w półfinale. Mówiłem już dzisiaj, siatkarze za dobrze mają. To jest ciągle się tylko płaci się tym siatkarzom za dużo. Rozpuszczeni są. Rozpuszczeni siatkarze, to więcej dać mociarzom. Tak, dlatego teraz muszą być 3000 łapek w górę, bo wtedy wygramy za 4 lata na igrzyskach. Gdzie są igrzyska za 4 lata? Pytasz ekspertów od piłki. Wojciech Piela z Jerzym Engelem przejmują kadrę siatkarzy i będą prowadzić. Będzie siatka na tak. Tego tam za gumny. Siatka na tak, dokładnie tak. Za gumny tam gra, tak. Murek. Pierwsza połowa wzór. Murek, pierwsza połowa wzór. A tak naprawdę to dzisiaj ze mną są Przemysław Michalak, czyli debiut w tymże formacie. Witam, cześć. Ale już siedziałeś przy takich stolu. Tak, byłem wcześniej. Już trzecim fornalikiem, także niektórzy mnie pewnie kojarzą z tego właśnie. Ten machoniowy stół, to jest naprawdę zaszczyt. Tak. I Leszek Milewski. Ja się nie zgadzam. Na co? Nie zgadzam się, to już trenuję przed tym, jak będziemy rozmawiać o Krakowie i coś powiesz, to będę się nie zgadzał. A może w ogóle będę taki na kontrze dzisiaj. Nie będziemy, nie będziemy gadali o Krakowie. Dlaczego? No widzisz, że się nie zgadzam, bo ja chcę porozmawiać. Ale ja ostatnio słyszałem, że Krakowie gra jak Manchester United za Fergusona. No a nie gra? Powiedz mi, w których elementach taktycznych nie gra? No nie ma Davida Beckhama. No ale to nie jest element taktyczny. No widziałeś jak? Przesuwanie formacji wahadeł? Do środkowania w sezonie 02-03? Nie jestem, jak tam ale nie jestem pewny, czy wtedy Manchester grał na wahadła. Grał, bo ja to sprawdziłem. Tak? Tak, tak. Ale to grali na wahadła z dwójką środkowych obrońców. Ze wszystkim, tak. No, więc to jest to możliwe. Nie przekonałeś mnie, że nie grali tak. Nie grali tak. I Maciej Wąsowski, brat Piotra. Miło mi, bardzo. I też dziennikarz. Jak się czujesz, że zostałeś przedstawiony jako ktoś? Znaczy ja zawsze w szkole byłem młodszy Wąsowski, tak. No, jak przychodzę do Weszło, no też będę młodszy Wąsowski, no spoko, no. Będziesz. Panowie, jak zwykle zaczniemy od meczu, który się skończył jako ostatni, ale było to tak dawno, że już nie pamiętam. Nie, pamiętam. Był to mecz Legia Górnik Łęczna, dzięki któremu wygrałem pieniądze. Na co już je zdążyłeś wydać? Jeszcze nie zdążyłem ich wydać. Ale a duże? To są duże pieniądze? Wygrałem 500 zł. O, to jedzenia na 2 tygodnie będzie lepiej. Fuksiarzu.
I teraz planuję to zainwestować, jeszcze raz postawić, całą sumę i aż dojdę do 200 tysięcy złotych. No mi ostatnio Łukasz Trołka opowiadał o Kamilu Grosińskim, że on tak stawiał, że przegrywał, był najgorszym graczem FIFA w historii graczy FIFA. Wszystko przegrywał 5-0, 6-0, 7-0 i po każdym przegranym meczu podwajam stawkę. I przegrywał jeszcze wyżej, podwajam stawkę. Paweł, nie idź tą drogą. Ale on to robił, wiesz dlaczego? Bo ja też tak robiłem, jak byłem mały, bo nikt nie chciał z nim grać inaczej. No czyli nawet ten manewr z kiełbasą na szyi nie pomagał. Tak, to chodzi właśnie, żeby zanęcić jakoś, jakkolwiek. Ale nieważne, panowie, tak Legia, Górnik Łęczna 3-1, Legia po raz drugi w tym sezonie, jeśli dobrze liczę, strzela więcej niż dwie bramki, bo wcześniej się to zdarzyło tylko z Bodø/Glimt. Czy to dużo powiedziane, że Legia, bo to w sumie Baranowski. Tak, no, Baranowski bardzo sympatyczny występ zaliczył. Jak John Stockton w Utah Jazz tak rozgrywał ten mecz. Jak ocenimy ten występ Legii, bo mam wrażenie, że Górnik Łęczna jest jaki jest, a wynik jest jaki jest, a wcale nie było tak prosto legionistom. I gdyby tam zamiast Pawła Baranowskiego był... Tomasz Midzielski, to byłoby tak samo. Ja bym skwitował, gdyby był tam piłkarz. Ja bym to skwitował jednym stwierdzeniem: Ernest Muci. To się przyjmie. Klasa? To się przyjmie. Cytat programu już mamy, dobra. Kupiła was Legia tym meczem, czy to było takie do odhaczenia i cześć? Nie, zdecydowanie do odhaczenia. No, ten początek był naprawdę słaby w wykonaniu Legii. Gdyby nie ten samobój Baranowskiego, to podejrzewam, że byłoby walenie głową w mur i nie miałbyś tych pieniędzy teraz. Mhm. Nie, ja myślę, że prędzej czy później Legia by strzeliła gola. Tutaj dysproporcja była ofensywa i defensywa, ofensywa Legii i defensywa Górnika Łęczna. Prędzej czy później Legia by coś montowała. Myślę, że dobrym oddaniem tego, jaki to był mecz, jakie to było spotkanie, był ten gol Ernesta Muciego, notabene, o którym powiedziałem. Nie Ernesta Muciego, bądź konsekwentny. Ernesta Muciego. Muciego. No jak na treningu, no tam piłka odbija się też od rąk chyba. Leandro. Przeszedł trzech, czterech zawodników Górnika w tej akcji, strzelił w boczną siatkę, no tak na luzaczku. Nie, no to Legia by coś strzeliła, ale musiała trzy gole. Tego by nie było bez Pawła Baranowskiego. Bo ty grałeś jakby na liczbę goli, tak? Pawła Paczula, tak. Tak, ja grałem, że Legia strzeli więcej niż dwie bramki. Mhm. Zagrałem, że Pogoń... Paweł, w przeglądzie sportowym by cię tego nauczyli. Zdobywa się bramki, strzela się gole. Tak, Roman Churkowski zawsze to powtarzał. Bardzo przepraszam. Przepraszam za to. Właśnie dlatego tak świetnie się sprzedajecie. Bardzo dobrze. Jako jedyny dziennik mamy w tej chwili plus na zielono. Wiem, dzisiaj się wiem, do tego nawiązuję. Dzisiaj powinieneś pisać, ładuje pod ladę, załadował szuflę, dostawił coś tam, a nie strzelił gola. Czy Ernest Muci? Kurde, dajcie się pochwalić mi kuponem. No. Legia powyżej 2,5, bo to ja więc nigdy nie wygrałem tyle pieniędzy. Legia powyżej 2,5 gola. W meczu Pogoni mniej niż 1,5 bramki w pierwszej połowie i Lech Wisła powyżej 2,5 obie drużyny. Znaczy w sumie. Powinniśmy wstać i brawo. Miałeś w ręku tyle pieniędzy kiedyś? Czy nie? Miałem, ale nigdy tyle nie wygrałem. Jestem szczęśliwy. No to wiemy dzisiaj, kto po programie stawia. Nie mogę, bo jutro mamy na rano do roboty. Ale to innym razem chętnie. No panowie, no z takim obrońcą jak Paweł Baranowski, no nie da się grać w piłkę. No było mi szkoda tego Pawła Baranowskiego. Mi też jest go szkoda, ale musimy go trochę zhejtować. No. Ale zarazem, no to powiem kontrowersyjnie, no to nie jest dobry piłkarz. Nie wiem, która z tych decyzji była, chyba jednak... Tak, nie, trzecia była. Trzecia, bo pierwsza trzecia, no to jakiś instynkt, tak? Tam nikt nie krzyknął, że moja, że coś. Poleciał jak ten Spider-Man z nowo wyciągniętą i wrzucił sobie, ale przy trzeciej ten dribbling, tu obrót w jedną. On miał tam z 5 opcji, żeby wcześniej podać, bo wszyscy byli wolni. To nie jest tak, że tam Legia założyła jakiś pressing i tam było 6 legionistów, tylko on miał wszystkich odkrytych. Jeden zawodnik na 5 zawodników Górnika Łęczna i udało mu się, że zabrał piłkę i zdobył gola. Inna sprawa, że bramkarz, czyli Gostomski, też się przy tym strzelaniu popisał. Ale ciebie to chyba nie martwi, więc... Nie, w ogóle to nie martwi. Ale tutaj myślę, że największym wydarzeniem tego spotkania i tak był ostatni mecz z gwizdkiem Mariusza Złotka. 61 lat, senior polskich ekstraklasowych sędziów. Tak, no coś pięknego. Jakbyś pracował na Weszło, wiedziałbyś, że mówi się Nestor. Nestor? Tak. A nie senior? Nie. Nestor. No mówi się Nestor. Okej. Było widać, że po tym ostatnim gwizdku, jak ostatni raz dmuchnął w gwizdek, spojrzał w niebiosa i zrozumiał, że już więcej tego nie zrobi. Z czym wam się najbardziej kojarzy pan sędzia Mariusz Złotek? Z tym, że był najstarszy. Tak, z tym, że był najstarszy i dostawał zwykle takie mecze, których
No, ale ten mecz to może mało osób obejrzy, to tam daj Mariuszowi. A ja bym o Mariuszu Złotku powiedział jedną rzecz, bo on ma 51 lat i zwróciłbym uwagę na to, że wielu sędziów byłych w tym wieku, no nie ma takiej czystej karty jak on. A on akurat może być, no nie, no tak, no bo... A nie zawalił czegoś kiedyś? Być może coś zawalił, ale... To nie on sędziował mecz Raków, Lech? Nie, nie chodzi o czystą kartę, że nie był, że tak powiem, kolokwialnie upaćkany w korupcji. To fakt, bo on w latach 90. zaczynał przygodę z sędziowaniem jako taką. Tak, więc to on był piłkarzem wcześniej. Tak, no, to cieszy, że możemy wciąż chwalić sędziów za to, że nie byli z... Tak, i on jakby wypełnia trochę tą pustkę pokoleniową, bo właśnie byłych sędziów w wieku około 50 lat zawierł, w tej chwili nie ma. Nie ma, no taka jest prawda. I on może, nie wiem, być teraz jak kimś od szkolenia, kimś, kto liznął troszkę tego sędziowania z VAR-em, pokazywać młodym, jak to może być. Kapitalny kandydat na dobrego obserwatora. A był bardzo fajny materiał w Lidze Plus Ekstra, bo sędzia Złotek był na podsłuchu i nazywał Josuę Jezusem. Ale to konsekwentnie. I kłócił się ze śpiącym. Ale to chyba to była zajawka jakby całego materiału. To jakby cały ma dopiero to ja Kuba Polkowski robił. Tak, bo to zawsze hity są. Ale swoją drogą... Ale nie był policjantem? Ale nie. Co, to zarzut? Nie. No to o co ty mówisz? Pytam się tak z ciekawości. Małek chyba, nie? Z Zabrza był policjantem. A Robert Małek w tej chwili jest w kolegium zarządu sędziów. W nowym rozdaniu, więc nadal wrócił do piłki. Robią kariery. Tak, no wrócił do piłki na białym koniu. A co do sędziego Złotka, to pożegnali go tak jakby Szymon Marciniak kończył karierę, normalnie taka pompa, że... Kto tam jeszcze? Jakie to jeszcze były te pożegnania? Tomasz Mikulski. Tomasz Mikulski wręczył. Ale nie, jaka była forma tych pożegnań? Że... Dostał taki talerz. Dostał talerz pamiątkowy. Tak, kurde. I może jakiegoś buziaka i tyle. Buziaka od kogo? Zawodnicy po meczu, szefa sędziów. Zawodnicy po meczu go poklepywali po plecach. Tak miło. To sympatyczny obrazek był. Także dziękujemy panu Złotkowi za to, że przez tyle lat rozsądzał mecze. Ciekawe, co teraz będzie robił. Można by skorzystać. No teraz będzie miał jakieś ważną rolę w PZPN. Nie, na Twitterze ktoś pisał, że będzie obserwatorem, że już tam działa w tym swoim podokręgu i że będzie się jakby dalej bawił. Tak, sędziowie chyba, że moglibyśmy widzę minus zrobić dział kontrowersje i go wziąć. Tak. No to z Warszawy chętnie, prawda? Chętnie. Czy on idzie nie z Warszawy? Nie, Gorzyce bodajże. Stalowa Wola. Czyli z Warszawy, ale nie z samej. Tak. Nie jest aż tak daleko Gorzyce. No, tłoki Gorzyce taki rozumie. Jest z Polski. Tak. Grunże jest najważniejszy. Paweł, to zadanie do ciebie. Musisz dotrzeć do sędziego Złotka. Ale nie wiem, czy on ode mnie odbierze telefon. Stalowa Wola. Dlaczego miałby od ciebie nie odebrać telefonu sędzia Złotka? Na przykład Michał Probierz nie odbiera ode mnie telefonu. Specjalnie sobie zapisał, żeby ode mnie nie odbierać. Przysięgam wam. Przedstaw się jako szwagier Mariusza Złotka. To odbierze. Okay. Dlaczego miałby od szwagra nie odebrać? Bo on nie ma szwagra, ja nie mam szwagra. Ale no, że powiedziałbyś, że jesteś jego szwagrem. Ale on wie, że nie, ja nie jestem jego szwagrem. A skąd wie? No bo ty wiesz, kto jest twoim szwagrem. No może nie wie. Wie. O tym meczu nie chcę jakoś długo gadać, bo tak jak mówiliście, on był taki... No był, no musiał się odbyć. Wędrychowskiego może. Tak. Tak, to... Bo warto. Na tle Legii pokazał naprawdę, że to... No kolejny talencik z Pogoni. No. I to jest chłopak po poważnej kontuzji, bo on zerwał więzadła krzyżowe. Tak. I miał wypadek samochodowy. Tak. I wygląda jak 25-letni Irlandczyk. Od wielu osób jakby skautujących rynek, znających się też na tych talentach młodych w Pogoni, mówili, że to jest chłopak z najlepszym minięciem jeden na jeden. Coś w tym jest, bo dzisiaj też ładnie, jak masełko wszedł w pole karne. Trzech go ścigało. Tak. W pewnym momencie. Coś w tym chłopaku jest, trzeba obserwować go. Jak to wy, Wędrychowski? Nie no, fajnie. Także wydaje mi się, że jeżeli Górnik ma szansę opinia, na którą czekałem. No fajnie. Ćwiczyłem to cały dzień. No ale nie, jeżeli Górnik Mętrza ma liczyć na utrzymanie, to bardziej dzięki ofensywie niż defensywie, bo z tyłu to jest taki dramat, że kogo by tam nie wystawili, to będzie cienko. I odrodzenie Bartosza Śpiączki też bym zwrócił uwagę. Jakie odrodzenie? Ale to był chłopak, który w pewnym momencie był trochę już tak na aucie po Termalice i tak dalej, tak mi się wydaje. On miał taki czas, że nawet w pierwszej lidze już tak nie za bardzo te liczby robił. On był ofiarą swojego kontraktu. Możesz powiedzieć, że był w piłkarskiej Śpiączce. To już myślę, że za bardzo Tadeuszowo odwrotowe. Nie, bo młodzi, Ale przecież Śpiączka w tym sezonie, w którym Łęczna spadała, miał chyba 10 czy 12 bramek. No to on ten miał ofertę z Jagiellonii, a Jagiellonia wtedy była naprawdę mocna. Poszedł do Termaliki, bo tam dostał najwięcej i nie skonsumował tego sportowo potem. No nie, rzeczywiście nie.
Chcę was zapytać a propos Legii, bo Kowal napisał, że Legia powinna walczyć z tej grupy o wyjść awans z grup Ligi Europy, o wyjście, a nie o zejście do Ligi Konferencji. Czy wy wierzycie w takie cuda? Wszystko zależy od tego, jak podejdą do rozgrywek tych. Albo czy wygrają mecze też. No to jest ważne. No też, to tak. Tak. Możemy strzelać gole. Możemy mieć dzisiaj w takiej opinii. Ja słyszałem taką opinię pewnego eksperta w ostatnich dniach, że to była ważna bramka, bo na 1-1. No. Znaczy, można też przyjąć, że wygra ten zespół, grupę Legii, który strzeli najwięcej goli. Nie, to niekoniecznie musi tak być. Nie. Ale można tak przyjąć. Jewka Gotebok wygrał Ligę Szwedzką, choć strzelił najmniej bramek. Ale można przyjąć, że może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć. No. Można, nie trzeba, jesteśmy mądrzejsi już, więc... No powiedzcie. Będziemy mądrzejsi po 6 meczach. Czas pokaże. Zależy, jak Napoli i Leicester podejdą do tematu. No, jeżeli będą wystawiać drugi albo trzeci garnitur, no to będzie można z nimi nawiązać walkę. Ale też uważam, że jeżeli Leicester albo Napoli zagrają tym swoim, że tak powiem, wyjściowym zestawieniem, to mogą się niemiło zaskoczyć, bo Legia ma teraz jakby środki do tego, żeby fajnie grać z kontry. Ja myślę, że Michniewicz pokazał już nawet w tej edycji, że po prostu potrafi przygotować ten zespół na konkretne drużyny, coś znaleźć. Jeśli do tego dodamy lekceważenie Leicester albo Napoli, to jak najbardziej można jeszcze urwać punkty. Myślę, że Liga Konferencji bardzo realna, Liga Europy, dzisiaj myślałem o tym, czemu nie? Wiecie, co będzie ważne? Paradoksalnie, co będzie ważne, żeby Legia awansowała? Nie może do czasu zakończenia się fazy grupowej wyjść siwy i powiedzieć: szanowni państwo, zamykamy wszystko na 2 tygodnie. Kibice będą tym właśnie takim elementem, że Legia ma szansę. Tak być może. Tak być Bo może. My jako polskie drużyny, jakie polskie społeczeństwo, jako polscy sportowcy przy pełnym stadionie gramy lepiej. Bo my wtedy dajemy z wątroby. A w innych krajach nie grają lepiej przy pełnych trybunach. Węgrzy grają lepiej. Francuzi, co za hoła. Ale jest coś takiego, Zobacz, Lech teraz, Lech by nie rozwalił Wisły 5-0, gdyby grali przy pustych trybunach. My byśmy nie zremisowali z Anglią, gdyby nie trybuny. To prawda, to prawda. Czuję się taką, że zapieprzasz, walczysz. Ale dodając jeszcze coś, wydaje mi się, że Legia musi mieć furę szczęścia w każdym meczu, bo ze Spartakiem też miała. Oczywiście przygotowanie taktyczne, wszystko fajnie, jakościowo też było ok, ale zawsze musi być szczęście. Bez tego polski klub w pucharach nic nie zdziała. Paweł, a ty masz tak, że jeżeli jest większa oglądalność danego programu, to też się czujesz lepiej? Nie wiem. Ja się cieszę z każdego jednego człowieka, który jest z nami. To jest piękne. Ale każdy program jest tak samo ważny. To jest piękne. To jest też bardzo ważne. Tak. Każdy z was jest osobno ważny. Bez was to nie ma wszystkiego sensu, ale nie chcę już łapek. Dajcie łapki w górę za Przemka Michalaka, bo on mi dał dzisiaj kanapkę. Byłem głodny, a on mi dał jeść. Gdyby nie to, to w ogóle by nie było Ligi Minus i przypowieść jeszcze bardziej. Przypowieść o Przemku Michalaku. Dał mi kanapkę. Głodnego nakarmić. Kurczak gyros. Ale mogłeś dać wędkę. Tak to Paweł znowu będzie głodny. Ale dawanie wędki akurat w programie piłkarskim to nie jest nic przyjemnego. Ale sobie, miałem czyste buty, więc nie było za bardzo okazji do tej wędki. Po prostu ktoś jest tak strasznie głodny, ty mu dajesz wędkę i on po prostu koniec. To nie tę wędkę. Smutna przypowieść. A byłeś kiedyś na rybach, Paweł? Byłem. Jak byłem mały, to łowiłem ryby. Nudne to jest, szczerze mówiąc. Lepsze są takie plastikowe na magnes. A powiedz mi, bo teraz jest sezon grzybowy, ja również podobnie jak Kowal bardzo lubię uczęszczać. Byłeś w tym sezonie już na grzybach? Nie, ani w tym sezonie, ani w poprzednim, ani w jeszcze poprzednim, ani 4 lata temu, ani 5. Ale nie wybierasz się? Nigdy? Nie, nie. Czemu? To też jest nudne. To jest kiedyś robimy taki program, weszło, że Kowal pójdzie na grzyby z kamerą, z takim GoPro i pójdzie moja żona. I kto nas zbiera więcej? Powiadam, mówię wam, że moja żona jest najlepszym grzybiarzem i będzie można to w okręgu opoczyńskim, a tam jest naprawdę mnóstwo grzybów i grzybiarzy. I to byłby niesamowity. Fuksiarz może to obstawiać, kto tam, wiesz, czy moja żona, czy Kowal. Myślę, że Kowal jest bezkonkurencyjny. Zdziwiłbyś, naprawdę. Moja żona potrafiła 3 razy jednego dnia iść na grzyby. 3 razy. To jest pasja. Leszek, a my musimy niedługo usiąść ten. Co? Krakowie poprowadzić, panie Leszku. Krakowie na pewno? Tak mi się wydaje, że Krakowie najfajniej. Musisz uparłeś na Krakowie. Nie zgadzam się. Przegrali w tej 12 i się uparłeś na nich. Ale co, Football Manager, czy co? Tak. Nowa seria. Tak, Wojciech Kowalczyk chyba przejmie Krakowie, ale jeszcze. Ale być może jak przegra jakiś inny zespół 2 mecze, jednak on tak będzie wtedy śmieszniejszy. To może Wisłę Kraków na przykład, która przegrała z Lechem 0-5. Temu spotkaniu musimy poświęcić sporo czasu. Mm-hmm. Znaczy na tyle, na ile nam
a tyle, na ile mam ochotę. Ponieważ ja powiem wam tak, spodziewałem się, że Lech wygra, ale nie spodziewałem się, że aż tak wysoko. I to była niezwykła deklasacja, mimo tego, że Wisła Kraków chciała grać w piłkę w tym meczu i nawet miała ją często. I nawet nie było to takie bardzo złe, ale Lech jednak ją zmiażdżył jakością. No tak, bo Wisła zakładała wysoki pressing, Lech to tak potrafił z tego wyjść, miał furę miejsca w środku pola i potem to się napędzało. Jak dla mnie to był taki mecz prawdy dla Lecha, bo to był powrót kibiców, a w związku z tym większa presja. Wiadomo, jak tam fajny transparent, to Tomasz reagują na presję, nie? Dyrektorze żon się był. Jaki był? Że wszystko zostaje po staremu. Tak. Ty se nie myśl, ty se nie myśl. Takie no, powierzenie palcem. Tak? Wracając do meritum, tak myślałem, kiedy Lech ostatnio udźwignął taki mecz przy pełnych trybunach, bardzo ważny. Nie wiem, może Super Puchar Polski jeszcze w 2015, jak Nikolić tam wtedy miał debiut, ciągle go na spalone łapali, nie? I Lech wygrał 3-0. Nie wiem, czy nie trzeba było się cofnąć do tego meczu z Manchesterem City i go. No nie, ale załóżmy, że ten mecz o Super Puchar z Legią u siebie właśnie przy pełnych trybunach to był ważny mecz. Wtedy Lech to dźwignął, no i teraz też. Sądzę, że no dali powód każdemu kibicowi, który przyszedł, żeby w końcu wrócił na stadion. Nie. Ale Lecha się przyjemnie ogląda w ogóle w tym sezonie. Mhm. No, mega, mega. Teraz w Lechu to jest taki moment miesiąca miodowego. Wygrali najwyżej w historii z Wisłą, jeśli dobrze tak zostałem poinformowany. Nigdy nie wygrali wyżej. Kibice wrócili na trybuny i to w wielkiej sile. Nowe transfery się sprawdzają. Transfery się sprawdzają. Nowy trener się sprawdza. Odkopany Amaral, który już tam gdzieś miał, dobra, idź se chłopie, wraca, jest gwiazdą. Jest taki transfer bonusowy, jakby kogoś, kto był. Rebocho w jeden mecz robi liczby puchacza z całego zeszłego sezonu. No po prostu, wiesz... No wszystko, i ten Iszak działa, drużyna, piłeczka chodzi. No coś pięknego, ale jest jeden problem, bo mało stawia Lech na Polaków. Krakowia wystawiła 3 Polaków, a Lech tylko 2. Co ty na to, Paweł? Jest minimalna różnica jakościowa. Jest różnica między obcokrajowcami w Krakowie i w Lechu. Minimalna, ale jest. Ale jest. No, chcę was zapytać, Balua. To będzie gość. Maciek, jakiś dobry greps. Balua? Co byś wymyślił? Odbalował czy baluje? Jest musisz to Balu był w Księdze Dżungli. Myślałem, że to jest z balowaniem jednak, wiesz. A, to może jeszcze nie, bo tak ja widzę, że jest potencjał w nim, ale jeszcze nie wszystko pokazał. Kowal mówi Labuła. Ja zwróciłem uwagę na niego, że coś w chłopaku jest po tym uderzeniu z Rakowem Częstochowa. Fajnie tak zszedł z prawej strony do środeczka, po długim i spojenie. To mi się podobało to, że Balua... Widać, że lewa nóżka chodzi fajnie. Balua opinię miał taką, jak przychodził do Polski, że on w ogóle w defensywie nie pracuje i dlatego Wiktorii Plizno siedział na ławce, a w tym meczu miał kilka takich akcji, że fajnie wrócił, odzyskał, ślizg zrobił, więc Maciej Skorżan musiał z nim bardzo fajnie pogadać. Może z Rakowem w poprzedniej kolejce też... Zmieńcie tło, panowie. Też zrobił w ślizg. To co? Nie do panów, aż zmienili, dobra. Też zrobił w ślizg, ale po prostu stracił równowagę i się przewrócił. Balua w meczu z Rakowem. No to już jest, zobaczcie, jak szybko Maciej Skorża działa. No, wtedy próbował jeszcze, wiesz, nie mając doświadczenia, nie mając jeszcze dobrych tydzień graf. Temu nie umiał w ślizgów. Tydzień teraz z Maciejem Skorżą już w ślizgi. Nie? Ale zobaczcie, w Lechu zniknął Dani Ramirez. Kiedyś było tak, że myśleliśmy, że Lech gra tylko dobrze wtedy, kiedy dobrze wygląda Dani Ramirez. A ja mam na to teorię. No. Ponieważ uważam, że Maciej Skorża wymaga od piłkarza na tej pozycji też więcej pracy w defensywie, a Dani Ramirez tego nie da. Czy Maciek, z Ramirezem to już jest taki dosyć dawny romans, ale fakt, że bez Tiby Lech potrafi wyglądać tak dobrze, to jest dokładnie jednak bardziej trudniejsze do ujrzenia. Amaral jest absolutnie objawieniem. Przecież jak on wracał, to pamiętam, że no wraca Amaral, tam no nie wiadomo, czy go wypożyczyć, czy sprzedać, a Skorża mówił, a przyjrzę mu się, zobaczę, co ja tam ja myślę, że jeszcze Artur sobie odpali w Lechu. To będzie kiedy, jak tam Iszak gra tak dobrze. No ale to może Lech zacznie grać na dwóch napastników. 31 grudnia odpali. Może zacznie Lech grać na dwóch napastników. Nie, zaraz będzie Puchar Polski, to wtedy sobie odpali, no to tak czujesz. Ale też trzeba oddać, mówię, że mało Polaków zagrało, a zagrał chłopak z 2004 rocznika. Nie, no ja żartuję, oczywiście. Kozubal, tak. Biorę pod włos Pawła, bo postawiłem sobie za... Zaraz będziemy się napierdalać w tej Krakowie. Nie ma, nie bój się. Nie bój się. Panowie, no to Lech wygląda tak. Oczywiście nie ma co pompować balonika i tak dalej, ale ja będę go pompował, bo uważam, że ta drużyna musi walczyć o Mistrzostwo Polski i będzie to robić. Nie, no dla Lecha będzie
takim testem pierwszy kryzys, bo pamiętamy, w jakich okolicznościach Maciej Skorża odchodził z Pogoni Szczecin. Tam wychodziły różne informacje, że był pokłócony z zawodnikami. Tak. Ale się zmienił. Ale wiesz, w Pogoni nawet nie było dobrego momentu Skorży. Może ten, może 3-0 z Legią. Zremizowali raz. Tak, było tak. Dużo porażek i raz zremizowali. A tutaj jednak widać, że Skorża jest chyba trochę mądrzejszy. No, ale zobaczymy, jak on zareaguje, tym będzie zarządzał kryzysem. A nie uważasz, że te mecze wcześniej, te dwa remisy wcześniej, to już był jakiś mini kryzysik taki? Taki symptom, że jakbyśmy teraz zawiedli z Wisłą przy pełnych trybunach, jak kibice wrócili. No ja akurat uważam, że ten remis, który wywieźli z Częstochowy, no to taki zwycięski, no bo tam było blisko do 3-0 i gdyby oni tam dostali w pasach. Z jednej strony pokaz przegrał charakteru, ale z drugiej też no, było widać, że Lech jest w stanie stracić kontrolę, gdy właśnie gra z silniejszym zespołem, więc już wielu mówiło, że no dobra, tu mieli Radomiaka, tu mieli kogoś tam, to sobie wygrywali, a tutaj była Pogoń, był Raków i już można było przypuszczać, że kończy się to Eldorado, a tutaj proszę bardzo, no, taki mecz, że siłą rozpędu Lech może skończyć jako lider, zwłaszcza, że tam widzimy, że za nim te drużyny grają tak, że nikt nie chce być za bardzo wysoko. Nie no, dlaczego Lech miałby nie walczyć o mistrzostwo? Od początku jest zapowiadane, że ma walczyć o mistrzostwo. Maciej Skorża mówi wprost, że Lech walczy o mistrzostwo. Jest wyrównana kadra na mistrzostwo. Więc Jakub Kamiński nawet mówił o tym. Specjalna kontrowersja, że Lech walczy o mistrzostwo. Gdybyś powiedział, że nie walczy o mistrzostwo, byłoby kontrowersyjnie. Ale ja mówię, że ma największe szanse do mistrzostwa od dawna. To fakt. To fakt, bo ma wyrównaną kadrę, praktycznie dwóch piłkarzy na każdą pozycję. Ma lepszą kadrę niż wszystkie, ale grał w Bucharach. A ma lepszą kadrę niż Legia? Jest to wyrównana kadra w porównaniu do Legii, więc ciężko. 50 na 50. Legia bardzo, czas pokaże. Czas Legia pokaże. Bardzo się wzmocniła pod koniec, sam koniec Okienka. Wtedy, gdyby nie przyszedł Castrati, Haratin i tak dalej, no to miałby lepszą, a teraz jest porównywalna. A ten Haratin to nie jest na razie jakieś rozczarowanie delikatne? A dobrze, ale ile on tam zagrał? No, no, będzie z 50 minut? No, no ale jak jest... się ściąga gościa za bańkę euro, to się... To, nie wiem, ja tak uważam, tam są trzeba... na razie pewne niewiadome w Legii. Na razie ciężko jest rozsądzić. Ja myślę, że są trzy drużyny, które mają bardzo wyrównane składy, czyli Raków, Lech i Legia. To są drużyny, które mają po dwóch zawodników. Ja bym to jeszcze Pogoń dołożył. Pogoń, tak, ale Pogoń jest troszeczkę za tą trójką moim zdaniem. Tak ciut dalej, że jak najbardziej. Również to są cztery drużyny, między którymi się to rozegra. Być może patrzę teraz na Pogoń przez pryzmat ostatnich meczów, no gdzie jednak, kurczę, no... Pogoń jest, nie jest równoważony. A ładny samobój naprawdę, jeżeli tam można w jakichś kategoriach ustawiać samobój, to bardzo ładny Najpiękniejsza główka w historii Rafała w karierze Kurzawy. Rafała Kurzawy, ale do tego dojdziemy. Tak. Dojdziemy do tego, bo to jest złożony problem, jeśli chodzi o Pogoń. Uważam, że tam nie jest wykorzystywany potencjał na maksa, ale jeszcze o Wiśle Kraków. Co miał na myśli Paweł Kieszek przy pierwszej bramce? Bo naprawdę zastanawiam się i nie wiem. Ja myślałem o tym i tak analizując powtórkę, on wziął pod uwagę rykoszet, że ta piłka odbije się, ona się odbije od dwóch obrońców i on już miał tę antycypację. W pomeczowym wywiadzie mówił, że widział piłkę zmierzającą w lewą stronę, a ona potem poszła w drugą. Że ma astygmatyzm. Ja nie wiem, co pan Ja nie wiem, czy tam, bo piłka zrobiła tam kozioł, ja nie wiem, czy ona troszkę nie zmieniła po tym odbiciu lotu. Chyba nie mogła aż tak. Nie wiem. No jest to podejrzane. Mnie się wydaje, że... Ale on się otwarcie... Podobała mi się w ogóle wypowiedź Pawła Kieszka po meczu. Nie udawał, że coś tam im nie wyszło. Ten po prostu powiedział, Lech był lepszy. Ja maczałem palce przy pierwszym golu. Przy 0-5, jakby ktoś jeszcze próbował. Tutaj to jest pechowa porażka. Ta bramka na 4-0. Słuchajcie, zawsze mógł powiedzieć, że źle ułożył się na mecz. Gdyby nie ta bramka na 0-4, to jeszcze byśmy dalej. Jeszcze byśmy im pokazali. Wiecie, że są ludzie, którzy liczą ze stoperem w ręku, ile rozmawiamy o Legii? Ile? No zwykle ja to robię, więc... O Legii czy Lechu? O Legii. No dzisiaj o Legii to ile było? No według tutaj wyliczeń pana NV Czelnego, 20 minut o Legii, 8 o Lechu. Już 20 minut rozmawiamy? Dobrze, 27. Porozmawiajmy jeszcze o Lechu. Ale ile było pierwszy? Kolejusz. Poznaj, to jest fajne miasto, mam tam rodzinę, więc jeszcze ciągniemy. Ty też tam masz rodzinę, czy nie? Nie, nie mam. Nie masz. Nie mam. Najbardziej ale... Legia minus, a nie wiem, czy ktoś tu jest z Warszawy, tylko Hamaciek. A co jest? Ty jesteś z Warszawy? No tak. Z radości. No to, ale to jest Warszawa. No wiem. Z radości. Ja tam mieszkałem mieszkałem w radości kiedyś. Ja mieszkam w Falenicy. Okej. Druga rzecz, jeśli chodzi o Wisłę Kraków, spotkałem się z opinią, że Serafin Szota zaliczył najgorszy występ środkowego obrońcy w ogóle w tym sezonie. Czekaj, ale rozmawiamy o kolejce, w której wystąpił też Baranowski, tak? Tak. Nie, nie, wydaje mi się, że Baranowski jednak potężniejsze błędy, aczkolwiek Szota zawalił pierwszego gola, bo miał piłkę, mógł wyprowadzić i nie wiem, co chciał zrobić, w ogóle schodził do boku, stracił. Też od jego beznadziejnego wybicia zaczęła się ta akcja
chyba na trzeciego gola, już teraz nie pamiętam, na trzeciego albo czwartego, no i karny też potem zrobiony, więc... Czy mój ranking jest taki, Baranowski? Baranowski i Szota, tak bym to mówił. Szota, Soler z Wisłą Płock. A Soler teraz? Soler z Wisłą Płock, to według mnie to jest top. Nawet bym powiedział, że Soler drugi, a Szota trzecie. No. Gościu robi wślizg, trafia piłkę głową i jeszcze taranuje swojego bramkarza. To jest rewelacja. Ale teraz, się przydał, ale do tego oczywiście zajebiście wysoka postawiona. Tak, myślę, że to jest nie do przeskoczenia. Czyli nie zgadzamy się, że Szota zagrał najgorszy mecz w sumie. Soler nadal jest top. To jest taka konkurencja, jeśli chodzi o słabe mecze stoperów, że naprawdę moglibyśmy zrobić top 80. Dobra. I byłaby duża dyskusja. Jeszcze o Wisłę mam takie pytanie, bo dzisiaj przysłuchiwałem rozmowie w konkurencyjnym programie, który skorzystał z tego, że byliśmy później i wzrosło oglądalność o 100%, z tego co wiem, bo wszyscy tam przeszli, ale do nas już wracają, tak spokojnie. Jedna osoba powiedziała, że Adrian Gula przelicytował, i to był Grzegorz Mycarski, z tego co kojarzę, że Adrian Gula przelicytował, że zagrał za ofensywnie, a Marcin Baszczyński z kolei tłumaczył, że właśnie, że dobrze, że tak gra, że musi budować Wisłę i że nie ma co zmieniać stylu na jeden mecz. I kto ma rację? No, Adrian Gula sam powiedział w pomeczowej wypowiedzi, że po prostu Lech jest za mocny. Pokazał jakość i też no, tutaj nie ukrywał po prostu tego, no, że Lech ich rozmontował. No. Po prostu na tym momencie budowy Wisły Kraków przez Adriana Gulę, no, Lech jest za mocny dla nich. Tyle. No. Nie ma tutaj co szukać większej filozofii. Ja jestem bliższy tutaj temu, co powiedział Marcin Baszczyński, ale to jest wciąż trochę taka dyskusja, no, że trochę więcej determinacji powinniśmy pokazać. To może być. A pamiętajmy, że Wisła niedawno ograła Legię. Coś ci, Paweł, wypadło. Tak, kabelek. Ale to się nie martwcie o to. Mnie się wydaje, że to nawet nie chodzi o zmianę stylu grania, tylko właśnie jak masz rywala lepszego piłkarsko, to musisz przyostrzyć, trochę, wiesz, się cofnąć, nawet nie w sensie autobusu, tylko po prostu zmobilizować się w tyłach. A tutaj tego nie było, takie wszystko to było rozsiapciane, mnóstwo miejsca dla Lecha. A nie ciężko było widać takiej determinacji potem w tej Wiśle, więc... Nawet Jebołach, który w ostatnich tygodniach świetnie wyglądał. Nic nie zrobił z przodu, jeszcze z tyłu zawalał. Znaczy, więc... powiem wam szczerze, według mnie to po prostu był znakomity mecz Lecha Poznań, a i na tym bym się jakby skupił, a nie na tym, no, na brakach wiadomo, Wisły. Przede wszystkim, to jest jakby przede wszystkim znakomity Lech, a nie tak, że Wisła zagrała jakieś koszmarne spotkanie. Tutaj chyba była największa dysproporcja, jeżeli chodzi o stworzone sytuacje. Lech miał 11 strzałów celnych, a Wisła 0. Ale miała ten strzał po przeszkę Hugiego, który był ładny. Ale zawsze jest to strzał. To nie było przy stanie 0,5, więc już... Ale ładny, tak mówię, ładnie poszło. No ładnie. A Hugi to prawie Hagi. A, no. Też jest na tytuł. No. Kurczę, tyle mądrości w tym programie będzie, że ten, kto robi socjale, to nie wyrobi. Nie, to nie ma szans. Już. Natomiast Wisła, tak, w cudzysłowie, jest sama sobie winna, bo ona grając lepiej, na przykład wygrywając z Legią, tak nam pokazywała, że ona tutaj cztery miejsce może zdobyć, czwarte. Wiesz, to jest tak zawsze. A interwencja Wisły? Meczu, Leszku? Która? No, w tym spotkaniu Lech-Wisła-Kraków. No, interwencja Michała Frydrycha, gdzie w jednej sytuacji słupek i jeszcze chyba mu stało poprzeczkę. Słuchaj, to była w zeszłym sezonie była taka interwencja Placha, jak żywcem z Subasy, że on tak wyciągnął rękę i zatrzymał piłkę na słupku. Tak. Taki strzał. I to jest to samo. Tak. Chyba na Lechu też. Tak by zachował się w defensywie Subasa. Wiesz, jest strzał Kodziro, a on uderza o słupek i ona wychodzi. I jeszcze po poprzeczce. Tam chyba był i słupek, i poprzeczka. A umiesz to pokazać w Akademii Technicznej? Tak, a będziesz słupkiem. Mogę być. Ja przytrzymam stolik. Chyba je pokażę, ale możemy spróbować. Pokażesz? Co? A nie zbijesz nic? Zbiję. Co zbijesz? Ja mówię, że nie pokażę tego, ale mogę spróbować. Więc rozwalę tu wszystko. Będzie kanał sportowy, wyśle mi windykację, bo wszystko to rozwalę. Po meczu poprzedniej kolejki znajomy do mnie dzwoni i mówi: ty, ten Frydrych, to jest obrońca? Ja mówię: no. To dlaczego on w ogóle nie jest powoływany do naszej reprezentacji? Ja mówię: jest mały problem, bo to Czech. To taka. A ten twój znajomy jest dużo skrypki oglądać, czy nie za bardzo? Dużo, tak. Dużo. Dużo? Dużo? No. Pozdrawiamy chyba Maćka. Za dużo. Pozdrawiamy Maćka Kaliszuka. To nie to kolega. Żartuję. Dobrze, panowie. Czyli co, robimy to, czy nie? Bo nie wiem, czy dobrze, zróbmy to. No, zrób, bo to też będzie doliczone do rozmowy o Lechu Poznań. Tak, akademia, mamy taką akademię. Ale Maciek, ty lepiej widziałeś tą sytuację. Weź tu poradź. Wiesz co, ale ja bardzo ja nie wiem, o co chodzi. Musimy odtworzyć sytuację, którą zrobił Frydrych, tak? Aha. Czyli on wybijał, ale bramki nie ma. No, ty musisz trafić w poprzeczkę. To jest słupek. On trafił w słupek, tak? W słupek, ale trafił tak w słupek, że jeszcze wychodząc minimalnie trafiła w poprzeczkę. Czyli masz trafić w paczula i masz się odbić na stolik jeszcze. Tu jest poprzeczka, tak? Tak.
No i to powiedzmy, że się odbiło tu i to, o to chodzi. Sukces. Okej, okay, dobra, dziękuję. Great success. Dziękuję. A jak to sobie wyobrażałeś, Paweł? Myślałem, że będziesz taki bardziej dynamiczny. Tak? Nie, to nie jest jedno z moich zalet. A ty, Paweł, widziałeś tą sytuację, czy nie? No tak, 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 tak. Okay. Ale nie jestem pewien, czy odbiła się od poprzeczki, natomiast on trafił piszczelem. Piszczelą. Piszczelą w tęże piłkę. Mhm. Tak mi się przynajmniej wydawało. Panowie, idziemy dalej, bo idziemy do meczu Pogoń Krakowia i tutaj jest dżingiel i będziemy się teraz z Leszkiem napieprzać. Rodo, byś używał tego dżingla? Cały wobec sezon. Drużyny, która zdobyła 8 punktów w ostatnich 4 meczach. Cały sezon. To był słaby mecz Krakowi generalnie. A gdzie dżingiel? Nie można się wypowiadać na ten temat, dopóki nie będzie dżingla. A to jest, a dlaczego jestem pokazywany? No bo cię tak robią ci też, a i teraz jestem skonfudowany, Gdzie jest dżingiel, czy Krakowa spadnie z ligi? Panowie, mamy to? Czy Krakowia spadnie z ligi? To jest pytanie. No i co? To ja ci odpowiem, nie spadnie i lecimy dalej. Może, cały czas może spaść, ale... Nie no, są słabsze zespoły w lidze. To prawda, ale ile, jakbym śpiewał, czy Stal spadnie z ligi, to nie miał tyle radości. A spadnie? W głosie. No, podobno zacząłeś, już kupiłeś strój. Spadnie. Ale kupiłeś czy nie? Nie kupiłem. Cały czas będę podkreślał, że Borat też nosił garnitur. Chodzi mi o, ale zacznę od Pogoni, bo ta Krakowia to tam. Cały czas będę się upierał, że potencjał tej drużyny nie jest w pełni wykorzystywany. No nie, to jest jeden z czterech drużyn, które powinni walczyć o mistrzostwo. Tak. Pogoń jak najbardziej też powinna, ale z sobie znanych przyczyn tego nie robi. Kosta Runjajić. Świetnie Kucharczyk wygląda w ostatnich tygodniach, naprawdę. I w tym meczu też bardzo dobrze. Kosta... Zewniaczek w poprzeczkę to znaczy, nie jest... No, ale on chciał dośrodkować, tak w stylu Kamila Grosickiego. On nie chciał strzelać, na 100% jestem tego... Słuchajcie, Kosta Runjajić gra z zespołem, który ma Grosickiego... Parzyszka, Kurzawę, Dąbrowskiego, znaczy znacie tych piłkarzy. Macieja Żurawskiego. Są zajebiści. Znaczy no, są nieźli jak na polskie warunki, ale bardzo dobrze jak na polskie warunki. Gra tak jak Warta w zeszłym sezonie. No. Znaczy wiesz, że Żurawski by wykorzystał centrę Grosickiego, gdybyśmy teraz inaczej rozmawiali. Aczkolwiek ja mam wrażenie, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy Pogoń traci. Tak, to czwarty raz, jakby Pogoń wygrała te wszystkie mecze, to byłaby liderem. Ja mam wrażenie, że Kosta jakoś taki niemrawy ostatnio się zrobił, że już nie ma tej werwy u niego, że te wypowiedzi na konferencjach, no trudno się stwarza sytuację z Krakowią, ale no mieliśmy sytuacje też swoje, oni strzelili, my strzeliliśmy, był remis i taka jest piłka. No i w zasadzie, to jest mecz. To futbol is futbol, you know. No tak. I tak potem na tym się kończy cały czas. Mam wrażenie, że on dawniej był taki bardziej zaangażowany we wszystko to, co się dzieje, a teraz już nie wiem, czy on jest już znudzony, wypalony, czy sfrustrowany tym, co się dzieje. Nie wiem, tak Krzemek nie przywiązywał do tych jego wypowiedzi. No. Ale no rzeczywiście Pogoni czegoś brakuje, no tego zamykania meczów, tak? No to jest już jakaś... No tak, no Pogoń defensywie można powiedzieć, dalej mniej więcej ten fason trzyma. Traci tego jednego tam w meczu często, ale nic więcej, ale strzela za mało, no i niestety. Słuchaj, no w ofensywie naprawdę masz w tym momencie, jak na polskim dwie kłopoty bogactwa. Masz Kozłowskiego, od którego oczekujemy, że zrobi tak naprawdę wielką karierę. Czy też Kozłowski ostatnio aż tak szaleje, żebyśmy się zachwycali, czy cały czas myślimy, teraz był 11 kolejki Kanału Plus, no więc... tak, ale strzelił gola, ale zastrzelenie gola bardziej. Tak, on ma taką taryfę ulgową, mam wrażenie, no. Kozłowski. Grosicki, jestem przekonany, że jak dojdzie do formy, to będzie sztos, teraz też piękna piłka rzucona od Żurawskiego. Tam naprawdę ma kto grać, powinniśmy Paszyszek Zachowicz z przodu do wyboru. No Zachowicz to, nie wiem, no gdzieś cały czas myślę, że to jest za dobry zawodnik, że tam tych bramek nie strzelał, wiesz, nie wygrał tych królów strzelców w chipsach i to powinien w końcu odpalić. Czyli co, zaczynamy rozmawiać o zmianie trenera? Nie, ale mam pewną statystykę. Nie, to na to za wcześnie zdecydowanie, ale po prostu widzę jakieś niepokojące symptomy. Ja myślę, że ten po następnej przerwie na reprezentację Pogoń będzie zupełnie innym zespołem. Grosicki będzie... pierwszoplanową postacią. Tak, tak. On być może to chodzi, trzeba czekać, aż Grosicki zacznie robić różnicę i wtedy wszystko będzie się zgadzało. Ja mam statystykę, chciałbym, żebyście się wypowiedzieli. To wrzucił Ramirez, taki użytkownik na Twittera. Chwalony Runjajić, 1,53 punktu na mecz w 142 meczach. Krytykowany Probierz, 1,47 w 167. Czyli Runjajić ma więcej, ale różnica jest bardzo niewielka. Bardzo mogę, ale to jest do mnie atak, na mnie. Nie, to jest, żebyście się wypowiedzieli. Oczywiście statystyka jest prawdziwa, natomiast pamiętajmy, że Runjajić zaczynał z niższego poziomu niż Probierz. Tak. Bo Krakowia czwarta to była Iza Jacka Zielińskiego. To jest prawidłowa odpowiedź w tym konkursie. Nie zaorasz ty nigdy na Krakowi.
To jest wyzwanie. Do końca sezonu. Możemy się założyć, że wtedy wystąpisz ale jeszcze raz w Borat, ale w stroju Borata. Ale nadal nie wiem, kto jest za czym. Ty jesteś za tym, że spadnie, tak? Nie, ja jestem za tym, że projekt pod tytułem Krakowia Michała Probierza nie ma kompletnie żadnego sensu. A ja przed sezonem mieliśmy z Kubą Olkiewiczem w programie taką zapowiedź sezonu. Ja powiedziałem, że Krakowia będzie miała dobry sezon i staram się po prostu być konsekwentny i muszę bronić tej trudnej tezy, bo nie jest łatwo. Czasami znaczy, nie ma sensu w tym stylu, że brnę, ja brnę w to. W ten sensie, postawił 15 zł na to i teraz... Tak, muszę to w dobrze bronić. Pracuje tam 4 lata, zrobił 4 lata, nie? Czy 3? No. Zrobił tam już trzy rewolucje transferowe, no i... A czy wiesz, tak w ogóle to niewiele brakowało, żeby Krakowia wygrała z Pogonią. Tam była jeszcze ta sytuacja jak Napa chyba z końcówki meczu. Tak. Znaczy wiesz, my się czasem odnosimy też do stylu gry Krakowi, bo wiesz, no, prawie może powiedzieć, mam Puchar Polski, mam Super Puchar Polski, mam. Dwa razy wszedłem do eliminacji pucharowych. No i po co? No więc jest to, są to jakieś osiągnięcia, ale to wszystko jest takie zażynanie żywcem, kurczę, boli. Pięciu jak się młodych zawodników teraz wpuścił. Na boisku. Ja już się gubię, to już jest Knap, Ogorzały. No dobrze, ale czy któryś z tych młodych zawodników, to już nie mówię, że to jest wina Probierza, jest takim piłkarzem, który byście powiedzieli wow? Myszor. Myszor zrobił dla mnie wielkie wrażenie. A dlatego, że to się Myszor, czy naprawdę? Nie, no naprawdę to wygrał. No ja nie widzę takiego, nie wiem, Bartka Kapustki sprzed kilku lat. Ja ale właśnie... to nie chodzi o Kapustka, żeby jak grała, możemy porównać do Pogoni, czyli nie Żurawski. Nie widzę też na przykład chłopaka, jak Michał Probierz prowadził Jagiellonię Białystok, to takim młodym, obiecującym zawodnikiem był Przemysław Mystkowski. To wśród tych młodych zawodników, którzy są w tej chwili w Krakowie, ja nie widzę nawet zawodnika o potencjale Przemysława Mystkowskiego. Ale Michał Probierz nie odpowiada za prowadzenie Akademii Krakowi. Tak, tego jak, nikt nie powiedział. Jak jest Akademia tego nikt nie powiedział, która jest najlepszą, drugą, jedną z dwóch najlepszych w Polsce w tym momencie, dwóch, trzech. Tego nikt nie powiedział. Mhm. Więc no to, że jakby nie ma jakichś niesamowitych młodych zawodników w tym momencie w Krakowi, którzy robią niesamowite wrażenie, to też nie jest jego winą. Ale, ale jego winą jest to, że na przykład w Krakowi mógł teraz grać w środku pola Damian Dąbrowski. Tak, to jest jego wina. Mhm. Krakowia mogłaby, jeżeli nie jest w stanie wykreować tak młodych piłkarzy, którzy są w tej chwili młodzieżowców, żeby to byli jakościowi, bardzo jakościowi młodzieżowcy, to być może trzeba poszukać scoutingu trzecia, czwarta liga, druga. Tam też są młodzieżowcy, tam też muszą grać młodzieżowcy i tych najlepszych można wyciągnąć. Trochę starają się to zrobić, no tak transfer Ogorzałego na przykład, nie? Gdzieś tam szukają niżej. Dobrze, ale jeszcze wróćmy do tej Pogoni na chwilę. Na czym polega problem? Bo to nie jest problem tylko Pogoni Szczecin. Coraz więcej drużyn obserwuje, ma tę tendencję do wychodzenia na prowadzenie i potem cofania się i rozpaczliwego wręcz bronienia się. Ale Pogoń to już przegina. Znaczy ja mam właśnie wrażenie, że to nie jest tak, że Pogoń się cofa i rozpaczliwie broni, tylko ma kolejne sytuacje, nie strzela i potem traci jakiegoś tam frajerskiego gola. Nie, tak było z Wartą, tak było też teraz. Ale z Wartą to nie możemy tego tłumaczyć, ponieważ grali mecz właściwie w Warta grała w dziesiątkę, ale tak te mecze najczęściej wyglądały. To nie było tak, że Pogoń się cofała, traciła kontrolę nad meczem, tylko właśnie się wydawało, że albo dowiozą, tak jak w tamtym sezonie, to 1-0, albo jeszcze podwyższą. I potem nagle jakaś akcja rywali jedna, druga. Ja myślę, że Pogoni trochę takiego killera brakuje, jak oni by mieli napastnika potencjalnych. Potencjalnych, tak, no ale żaden z nich jakby tego nie pokazał. A nie masz wrażenia, że z Radomiakiem się cofnęli? Moim zdaniem się cofnęli, Radomiak cisnął. Paweł, ja ci odpowiem, dlaczego tak grają. Bo im to wychodziło w zeszłym sezonie bardzo często. To prawda. Ponieważ a to jest bardzo ryzykowna taktyka. Runiais po prostu na tym zrobił udany zeszły sezon. Więc nic dziwnego, że teraz w to wierzę. A to jest bardzo ryzykowna taktyka. No ryzykowna, ale któremu się opłaciła. I z Radomiakiem się cofnęli od pewnego momentu, ale w drugiej połowie mieli dwie sytuacje, które powinni zamienić na gole. Ale w zeszłym sezonie to było tak, że było w mur też potem, nie praktycznie. Od Pogoni jeszcze tyle nie wymagaliśmy, co teraz. Teraz to już jest zespół, w którym są nazwiska, który jakimś tam sukces ma za sobą i teraz nasze oczekiwania są większe. Tak, to jest prawda. No właśnie, być może Pogoń ma problem, żeby trwale się przebranżowić i przejść z roli takiego ligowego średniaka do drużyny, która czołówki już musi walczyć top 3, top o czołówkę 4, no. I nie ma zmiłuj się w tym względzie, nie? No, bo pamiętam, że Lechia miała taką taktykę w sezonie 18-19, że też wygrywała na 1-0 i w końcówkę zabrakło pary. No tak nie zrobisz w wyniku na dłuższą metę, mi się wydaje. Chyba, że jesteś Atletico Madryt. A Paweł, jak się czujesz z wynikami Lechii ostatnimi? Dobrze. Ja się zawsze dobrze czuję. No i Kaczmarek, i nie Bogusław, i nie Marcin. Tomasz. Tak jest. Ale zaraz ten mecz będę chciał przejąć, czy ty, Leszek, czyli podtrzymujesz swoją tezę, że Krakowa będzie miała dobry sezon? Czasami mam takie chwile w swoim życiu, kiedy chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy nagrywaliśmy z Kubą ten program
i trochę zmieni swoją narrację, ale skoro już słowo się rzekło... Zdefiniujmy to. Właśnie, ja bym co to będzie znaczyło dobry sezon. Dobry sezon, mnie też to interesuje. Nie. Na razie mi chociaż dwa razy Fartowie nie dostali w trąbę. W ostatnich dwóch kolejkach. Zginę od tej tezy, którą przyjąłem, ale będę jej bronił. Trudno. A czy to będzie miejsce dziewiąte, ósme, czy na przykład piąte? Albo puchary? Górna ósemka. Górna ósemka. Ale teraz jest górna dziewiątka. Górna dziewiątka. To dobrze. Górna dziewiątka. Górna ósemka też może być. Nie, górna dziewiątka. Niech będzie, że to będzie... No, jest duża konkurencja w tej lidze. Po czterech latach dziewiąte miejsce Krakowi to jest dobrze? Tak, na ten sezon. A kiedy będzie, to jest też sezon przejściowy, rozumiem? Tak, to jest. A kiedy będzie taki, że teraz? Tak, 2013 rok. Który? 13 rok. No ale pamiętajmy, ale że... to już było. 13. Nie, ale to będzie 13 rok pracy, Michała Probierza. Pamiętajmy, że Krakowie otworzyła niedawno swój ośrodek treningowy, więc... No więc oni muszą akademia... dopiero trenować, poznać te boiska i to zajmie im 8 lat. I wtedy będzie sukces. To i tak szybko. Żeby nie było jak Polska U17, Niemcy U17. No tam na wakacjach podobno zawodnicy byli ściągnięci z wakacji, dajmy spokój. No. Tak było? No tak podobno mówili wszyscy, no. Ja tak słyszałem. My zawsze jak przegrywamy wysoko, to na wakacjach jesteśmy, a jak wygrywamy, to... Czyli niemieccy piłkarze nie mają wakacji? Nie. Nie ma. No. Ordnung Młodzi. Must sein. Urlop jest przereklamowany. Tak. Prosto. Lechia Gdańsk, albo nie. Skorzystam z tego, że jest tutaj gość, który zna się trochę na Wiśle Płock. Cześć Przemek. Cześć, cześć. Wiedziałem, że zastosujesz ten fortel. Ja jestem Grzegorz Jugosłowianin, znakomity komediant. Nie no, Maćku, czy ty wierzysz w projekt pod tytułem Maciej Bartoszek w Wiśle Płock? Bo ja mam wątpliwość. A ja coraz bardziej wierzę. O, proszę. Tak. No ostatnio napisałem taki dość krytyczny tekst na temat tego, że Wisła Płock nie ma za bardzo wykonawców do tego, co trener Bartoszek chce w Płocku grać, bo on tak nie mógł się do końca zdecydować. Pierwszych jego siedem spotkań to były mecze w ustawieniu 4-1-4-1. I wyniki były w zasadzie takie same, jak przy tym ustawieniu teraz, kiedy są trzej obrońcy i wahadłowi. I ja zarzuciłem troszkę, że do tej taktyki 4-1-4-1 nie ma skrzydłowych, a do taktyki z wahadłowymi nie ma wahadłowych. I troszkę tutaj zaczynam się przekonywać na przykład do młodego Marcela Błachewicza na tym lewym wahadle. No ja właśnie uważam, że to jest najsłabszy punkt na razie. No ja niekoniecznie. Myślę, że najsłabszym punktem wyhaczonym przez trenera Bartoszka, chociażby w meczu z Łęczną, był Anton Krywociuk, który w tym spotkaniu nie zagrał. Zasługą trenera Bartoszka jest też sprowadzenie do Wisły Płock Damiana Warchoła, a dla mnie to jest objawienie początku sezonu. Tak uważam. Uważam, że dla każdego byłoby to objawienie, więc musisz postarać się bardziej. Wiesz, my tu oczekujemy takich niestandardowych opinii na temat Wisły. Spokojnie. To Maciej Bartoszek bardzo nalegał, żeby Damian Warchoł przyszedł do tego klubu, a początkowo w samym klubie nie byli do końca jakby przekonani do tego pomysłu i dlatego Warchoł musiał być testowany. Nie były to testy medyczne, tylko były to testy sportowe i on przez kilkanaście dni treningów na zgrupowaniu przekonał do siebie już nie tyle jakby trenera Bartoszka, ale wszystkich innych ludzi w klubie. No i to jest fajna sytuacja. Dla mnie dramatem jest to, że chłopak w wieku 26 lat, który tam strzelał naprawdę sporo goli w niższych ligach, bo i w trzeciej, i w drugiej, i w pierwszej, tam zrobiłem ostatnio taką statystykę, że na około 150 meczów miał chyba 70 parę goli strzelonych. I że nikt tego chłopaka wcześniej nie wyhaczył i nie dał mu szansy. Znaczy jak to nie? No on był w Rakowie chyba, tak? No był, ale Raków był wtedy w drugiej lidze. Dostał szansę w ciekawym projekcie uczestniczenia, z którym mógł iść w kurę. Zagrał w jednym meczu Legii. Mnie chodzi o to, że z takiego Rakowa Częstochowa był mecz, w którym on strzelił 5 goli, jak Robert Lewandowski z nad Wiślonem Góra. Wygrał wtedy Raków 6-0. Nikt nie zwrócił na tego chłopaka uwagi, jak był nastolatkiem, a wyróżniał się. Bardzo wielu trenerów mówi, że faktycznie się wyróżniał. Problemem ponoć u Damiana Warchoła było to, że on nie wytrzymywał rywalizacji. Kiedy nie dostawał zaufania, kiedy trzeba było z kimś powalczyć o skład, to on troszkę siadał. Teraz tego zupełnie nie widać i myślę, że to jest fajna droga właśnie. Tak jak mówisz, że w Krakowie grają piłkarze zagraniczni, którym nie wychodzi,
to może trzeba cofnąć się do trzeciej, do drugiej ligi i dać szansę wyróżniającym Maciek, się chłopakom ja zawsze w takim kibicuję wieku. Chłopakom z trzeciej, z drugiej lidze, żeby tych, którzy tam strzelają, wierzę w nich, ale na każdego Warchoła na ten moment możemy mówić, że to jest success story, czegoś takiego, ale masz Trubecha z drugiej strony. Też bardzo mu kibicowałem, ale na razie Trubecha dostał naprawdę dużo minut. Jak ale też, gościa, też chłopak kto... dochodzi do sytuacji, ale tylko on nie przyszedł strzela. Z trzeciej ligi, to jest dar od losu, tak? Wygranej. Dostał mnóstwo minut w Jagiellonii. Grał sobie z Imazem, naprawdę napastnik grający z Imazem nie ma źle. I zmarnował, no niestety, miał fajne wejście, gdzie tam rzeczywiście Alomerowicz zablokował ten jego znakomity strzał głową, ale później no, dużo zmarnował okazji. No i dlatego między innymi no tam i szukano też, kolejnych opcji. Też bym zwrócił uwagę na kolejny nieoczywisty wybór w ataku, no bo Łukasz Sekulski, człowiek, któremu chyba nie do końca poszło i w ŁKS-ie. No, jakby zapytać Olkiego, czy żałuje, że on odszedł, to podejrzewam, żeby się uśmiechnął. Ale już tak uwierzymy w tego Sekulskiego, że to będzie taka stała, ciekawa opcja? Słuchajcie, w poprzednim sezonie najlepszy strzelec Wisły Polski, jeżeli chodzi o napastników, miał 6 strzelonych goli. W tej chwili Warchoł ma 4, a Sekulski ma 3. Mamy 8 kolejkę. Więc jakoś... naprawdę w tej chwili duet napastników Sekulski Warchoł to jest najskuteczniejszy duet napastników w lidze. To prawda. Miło. To trochę mówi o lidze. No, ale tak jest. I co? I Warchoł jest najskuteczniejszym Polakiem. Ja wierzę w Warchoła dużo bardziej niż w Sekulskiego jednak. Ale czy zaimponował mnie jeszcze trener Bartoszek? Nie wiem, czy widziałeś. Na Twitterze teraz można robić pokoje, coś takiego i gadać na tak audio. Normalnie ten Bartoszek tam właśnie wyszedł do ludzi i normalnie z kibicami rozmawiał. A to się raczej rzadko zdarza, więc nie można mu odmówić. Ja cały czas nie wiem, o co chodzi z tymi pokojami, szczerze mówiąc. No zakładasz pokój, wchodzisz i jest jeden moderator, i a reszta może mówić na audio, taki czat. Tak jak, to jest taki pokój, jak tutaj my mamy, tylko że online. To taka reakcja na to, co powiedziałeś ostatnio, że Kamil Kieres jest lepszym fachowcem od Macieja Bartoszka. Tak, cały czas bardziej cenię Kamila Kieresia. No, a ja nie. Ja uważam, że naprawdę dużą rolę odegrał Maciej Bartoszek w tym, że udało się Wisłę w poprzednim sezonie utrzymać, bo tam drużyna naprawdę już była w dołku i te widmo spadku mocno im zajrzało i on naprawdę ich podniósł i myślę, że akurat w Wiśle Płock jest kilku zawodników, którzy za trenerem Bartoszkiem, tak często mówiło się, że on jest strażakiem, to pójdą za nim w ogień. Ja czekam na to, aż trener Bartoszek będzie miał do dyspozycji w jednym momencie w formie Furmana, Wolskiego i Szwocha, bo ja ze względu na tę trójkę typowałem Wisłę jako czarnego konia tego sezonu. A to zawsze jest tak, że jeden jest, ma dobry mecz, Furman zakazuje za czerwoną kartkę, Wolski jest kontuzjowany i w zasadzie będziesz czekał przebieg wszystko... na to, żeby mi się ten typ z Krakowią sprawdził. Być może tak będzie, to, że się nie doczekał. Może oni są po to, żeby się rotować. Właśnie ale... jest założenie, że jeden będzie grał, a dwóch będzie pozowało. No, Maciek, ale... ty dobrze znasz Bartoszka też. Ja się zastanawiam, czy on nie musi odpróć takiej łatki, że jego projekty są jednak takie krótkoterminowe. Tak? On musi pokonać tą łatkę, że jest gościem, który przychodzi i robi trochę wynik, jak... a później nie, ja myślę, że on musi pokonać inną łatkę. Zawsze kojarzymy zespoły Macieja Bartoszka trochę podobny kasus do Leszka Ujrzyńskiego. Że to są drużyny walczące, defensywne, konterka i tak właśnie, dalej. Nie. Wydaje mi się, że trener Bartoszek opinii defensywnego nie miał, bo jego Korona Kielce na przykład grała taki futbol zadziorny, ofensywny. Tutaj tego nie było. Ja go bardziej kojarzę tak jako trenera. Ale strażak, gością zrobił dalej impulsu. Tak. Jakiego jak teraz przyszedł do Płocka, no na własne życzenie no, przypiął sobie tę łatkę. To jest taki trener, który musi sobie radzić z przeciwnościami losu. A tutaj on w końcu ma, tak jak powiedzieliście, patrząc na same nazwiska, to druga linia Wisły Płock, myślę, że top 6, top 7 w lidze spokojnie. Na papierze. Na papierze. Jeżeli wszyscy będą w formie. A to się może nie zdarzyć. Może się nie zdarzyć. Ale teoretycznie. Teoretycznie naprawdę i jeżeli oni wszyscy może nie będą w topowej formie, tak? Ale niech zagrają na 60-70% swojego potencjału, to naprawdę Wisła Płock może wielu... Wiecie, co jest zaskoczyć. Jeszcze? Bo nawet jak oni nie grają razem, no to powiedzmy, były mecze, kiedy Furman był bez formy, tak? No ale Wolski wtedy akurat coś zrobił. Teraz wypada Wolski, no i Furman robi asystę na przykład. No to jest jednak to, że to są goście, którzy nawet jak będą sami, a nie wspólnie... I to ten Warchoł też zwrócił uwagę, asysta w tym meczu, też bardzo ładna. No to jest taki magnes w polu karnym, że naprawdę. Kolar dwie asysty, ja mówię o tym podaniu Warchoła do Sekulskiego, miałby asystę. Doceniam to, że Wisła Płock ogrywa zespoły, które mają swoje problemy, czyli wcześniej Zagłębie Lubin. Bojące się deszczu. Bojące się deszczu, a teraz Jagiellonia, która no niewątpliwie ma kurde faja problemy. A Jagiellonia ma bardzo fajny teraz mecz. Z Lechem Poznań. I
to jest ostateczny tekst na algorytm Ekstraklasy. Jeżeli Jagiellonia to wygra z Lechem, to znaczy, że ale masz prawo Ekstraklasy jest wieczne. Że wróci. Wróci Pazda, wróci Imas, może Pospisil znajdzie znowu formę, może Tiru jeszcze będzie grał. Właśnie. Ja poza tym wiesz, Lech nie umie grać z Jagiellonią ogólnie, a w Białymstoku to już w ogóle. On tam nie wygrał od 10 meczów. W tamtym sezonie była porażka, wcześniej 5 remisów z rzędu, wcześniej 4 porażki, więc no z czegoś to wynika. Tak samo jak Piast nie umie grać w Gdańsku z Lechią, tak samo Lech nie umie grać z Jagą, więc... Ja widzę, co się u Pawła w głowie rodzi, a propos tego, co wygrałeś dzisiaj, nie? No, wszystko na Lecha? Nie, no wszystko na Jagę. Nie wszystko, to dom będziesz stawiał, jak wygrasz. A jak przegrasz, no to będziesz płakał. O, tutaj chyba będzie... Sprawdzę kurs, a ty mów dalej. No więc to będzie ostateczny tekst na prawidłowość w Ekstraklasie, że jak komuś za dobrze idzie, to zaraz się musi wywalić, bo taka jest ta liga. No więc tutaj teoretycznie się wydaje, że Lech no, jest na takiej fali, że to nie może tutaj się coś złego dziać, no ale no... Ten skład Jagiellonii z Płocka był tak kuriozalny, że już przed meczem można było założyć, że będzie bardzo źle. Szczerze mówiąc, tak mówię... Pikril nie radził sobie jako prawy obrońca, a już wystawienie go na lewej obronie... Wahadle. Czy na lewym wahadle, dobra, no to... To ja nie wiem, co trener Mamrot sobie zakładał. No Kwiecień? No właśnie, Kwiecień. Ja chcę się zapytać. Bartosz Kwiecień. Jakie taśmy ma Bartosz Kwiecień nie wiem. Trenera Mamrota? Panie trenerze. A powiem wam ciekawostkę a propos. No. Bartosz Kwiecień był blisko przejścia do Wisły Płock. Zanim się okazało, że trenerem Jagiellonii znowu będzie Ireneusz Mamrot, tam już naprawdę było bliziutko, żeby się dogadali. Ale dlatego, że Ireneusz Mamrot też był blisko dogadania się z Wisłą Płock? Nie dlatego. Dlatego, że Wisła Płock chciała Bartosza Kwietnia. Dlaczego ten piłkarz funkcjonuje jeszcze na poziomie Ekstraklasy? No Bartek Kwiecień jest takim symbolem zawodnika, w którego wstawia w środku pola, walczy łokciami tam. Tak. Ale piłka się gra nogą generalnie. No. Pojeździ trochę. No nie jest, ja aż, uważam, nie jest aż tak jest... zły, tak, ale nie na stopera. Nie. To jest defensywny pomocnik. To jest zawodnik na pierwszą ligę, bądźmy szczerzy. No kurczę, to taką pewną strefę, na Puszczenie Połomice, czy na kurde Chrobry Głogów, ale nie na Ekstraklasę. On debiutował w 2012 roku w Ekstraklasie. Przemek, utrzymuje się na tym poziomie. Utrzymanie. Jesteś Jackiem to jeszcze Jakub Tosik miał jakieś konkretne atuty, typowo defensywne. On nie ma takich atutów. Po prostu. Ale zobacz, jesteś Jackiem Klinkiem. Nie masz pieniędzy. Wysyłasz do Urzędu Miasta list, żeby dali cokolwiek. Nie? I przychodzi, że Bartek Kwiecień przyjdzie za... Wiesz, tak, dajcie nam 5 milionów złotych, a my sprawdzimy Bartosza Kwiecień. Bartek Kwiecień da się ten 5 milionów. Ten prezes to nie zna tych piłkarzy. 5 milionów kosztuje. Musi być dobry. No, tyle lat w Ekstraklasie, 10 lat w Ekstraklasie. 10 lat w Nie mam nic do niego jako osobiście, jako człowieka, no ale no, ludzie, no, ta liga się nie będzie rozwijać. Z takim umówmy się, ten mecz Jagiellonii z Wisłą Płock, bo Wisła Płock strzeliła bodajże w 10 minut 3 gole. Tak, on zupełnie mógł się ułożyć, była w pierwszej połowie taka sytuacja, to Porkiewicz. Nie wiem, czy kojarzycie. Obrońcy po prostu się rozjechali, tak zobaczyli, ja młody, pewnie nie będzie strzelał, to i no rozjechali mu się jeszcze, tak, on mógł jeszcze mówić mu, dawaj młody, dawaj, tak, sprawdź się. Tak, no i on to ani, tak stał. Ale straszny był ten mecz w pierwszej połowie. Ani nie strzelił, straszny. Ani nie podał i... Ten mecz był straszny także dlatego, że to było bezpośrednio szkoda było z Wisłą, czyli tu masz Lech, Wisła, najlepszy mecz w Ekstraklasie do dodania. A tu sobota 12:30, potwierdzenie było... wszystkich stereotypów o tej godzinie, jeżeli chodzi o Ekstraklasę. Patrzeć na Tarasa Romańczuka, bo on naprawdę dwoił się i troił, i był w ofensywie, i był w defensywie. On prawie wszystkie pojedynki wygrał wczoraj w tym meczu. Bardzo dobrze wyglądał, a w przeciwieństwie do całej Jagiellonii, no, która jak aczkolwiek nie teraz daje teza, rady. Teza eksperta, ten Toporkiewicz ogólnie coś w sobie ma, więc wydaje mi się, że on w Ekstraklasie zaistnieje. Ale Taras jest jednak takim przykładem gościa, że często mówimy, że ktoś zagrał dobry mecz, ale widzisz, że on zagrał dobry mecz w meczu, kiedy cała drużyna dobrze grała. A Taras Romańczyk, nawet jak ta Jagiellonia gra jakiś najgorszy zawsze trzyma fasy. Ja naprawdę żałuję, że on w tym momencie, no tak naprawdę no, najlepsze lata swoje ostatnie, no jednak trochę wygląda na to, że zmarnuje w tej Jagiellonii. Szkoda, że on w pewnym momencie do tej Turcji nie pojechał kto wie, czy mu wtedy nie odjechał też wagon, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, żeby tak na dobrą Turcja byłaby spoko dla niego finansowo, tak? On miałby tam niesamowite kontrakty, ale zniknąłby nam z radaru. Ja się cały czas zastanawiam, jakby Taras wyglądał w Rakowie. Przecież oni się znają z Markiem Papszunem jeszcze z czasów Legionowi. To Marek Papszun wysłał go do Jagiellonii na pierwsze testy i tam mówił mu, że słuchaj, ty zostań, powadł, bo Romańczuk już chciał wracać. Tak, ale to była współpraca. Mówisz, że Romańczuk być może w kadrze mógł zaistnieć. Mnie się wydaje, że nie. Ja kiedyś rozmawiałem na Privie z jednym z członków byłych już sztabu szkoleniowego
środkowego kadry i opowiedział o Romańczuku, że on ma jeden zasadniczy problem, jest jednotempowcem. Także taki zawodnik na międzynarodowym poziomie wydaje mi się, że u Marka Papszuna jednotempowcem być nie może. A jednak Marek Papszun jest absolutnie zakochany. A czy Grzegorz Krychowiak jest jednotempowcem? No mimo wszystko nie. Mimo wszystko nie. On jest w stanie jednak trochę. A to była która reprezentacja jeszcze? Adama Nawałki czy już Jerzego Wrzęczka? To była schyłkowa era Nawałki, a to była osoba, która potem była zamieszana w kadrę Wrzęczka. Więc ładnie to wyjąłeś. Zamieszana w kadrę Wrzęczka. O! Hubert Małowiejski? No właśnie tak. Nie, no gdzie tam... Ja na piwie z Hubertem Małowiejskim rozmawiałem, no nie, nie. Jerzy Brzęczek. Nawet nie mam jego numeru. Po prostu Małgorzata Nowagalik. Kuba Błaszczykowski. Nie. Myślę, że możemy nie zgadnąć. Możemy nie zgadnąć. No. Dobrze, nie chcesz mówić, to nie mów. A ostatnie litera nazwiska? Nie. Maciek nie odpuści. Bogdan za... Nie, on nie mógł. Była samogłoska w tym nazwisku, tyle ci mogę powiedzieć. Woźniak. Nie. Kto tam jest? No powiedzcie mi. Dobra, nieważne. Ale no, jestem w stanie się zgodzić z tą opinią. Panowie, kolejne spotkanie. Ostatnie przed przerwą na papierosa. Żartuję, na wodę. Myślałem, że na reprezentację. Nie. Paździerz, straszny paździerz, łeb nie bolał. Wszystko mnie bolało, jak to oglądałem. Górnik Warta. Ja zadałem to pytanie w tymże programie chyba 4 kolejki temu. To Jakub Dejak mi powiedział, nie no, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czy mamy się martwić o Wartę? Tak, mamy. No właśnie, widzisz? Ogóle, miałem rację. Ja tak postawiłem, że Warta przed spadnie. Sezonem powiedział, że Warta spadnie i musi teraz być konsekwentny Gastą Krakowią. Tak postawiłem, obok Stali Mielec i Górnika. A gdzie to było? No na Twitterze te takie głupotki, ale wydawało mi się, że właśnie Warta straciła Baku, straciła Żurawskiego, czyli zawodników, którzy robili różnicę wiosną i nie za bardzo była w stanie to wypełnić. A w defensywie już nie jest aż tak skonsolidowana jak wcześniej, tylko jedno czyste konto. Na razie po 8 kolejkach Warta ma tyle samo punktów, co w tamtym sezonie, tylko że w tamtym sezonie w kolejkach numer 9 i 10 wygrywała, więc teraz będzie chwila prawdy. Tylko jedną rzecz powiem. Warta straciła kogoś, kto robił jeszcze większą różnicę niż ci wszyscy zawodnicy. Robert Graf. Graf, aczkolwiek Radosław Muzyrko też jest od 1 października przejdzie do Rakowa Częstochowa. No i to może być niepowiadomana. Jest jeszcze jedna różnica, Bo potrafił wyszukać zawodników. No teraz nie powinno robić różnicy w tym momencie, tak, bo on jeszcze przeprowadza ostatnie okienko, więc mamy prawo wymagać teraz wyników. Pomyślcie tylko o jednej rzeczy. No. Jak dawno temu wypłynęła informacja o tym, że Robert Graf przechodzi do Rakowa Częstochowa? Latem. Tak. I czy on już wtedy do końca był skoncentrowany tylko na pracy Robert w Warcie Poznań? Był zdecydowanie do ostatniego dnia skoncentrowany na Warcie. A z drugiej strony pamiętam, że jak rozmawiałem z Łukaszem Masłowskim, który zmieniał Wisłę Płock na Widzew, to mi się przyznał otwarcie, było to w wywiadzie, że ciężko było mu się skoncentrować tylko na Wiśle Płocki. To jest ludzkie. Ale są Łukasz Masłowski nie jest profesjonalistą. Są różni ludzie, ja naprawdę tutaj wierzę Robertowi Grafowi. Poza tym rozmawiałem z Pawłem Tomczykiem, no i wydaje mi się, że też jakoś bardzo Robert Graf nie ingerował. No, że skupiał się na Warcie. Też mi się tak wydaje, bo z kolei Tomczyk kończył pracę w Rakowie, też chciał to dopiąć po swojemu, więc sądzę, że tu nie wchodzili sobie. Ale nie, mi nie chodzi o to, że Graf już pracował na Raków. Ale wiesz, Graf do końca mógł sobie coś przygotowywać. Do końca chciał się pokazać też Graf. Ja też absolutnie gadałem z Pawłem Tomczykiem i też wiem, że on do końca tutaj pracował i jakby dopinał te wszystkie transfery. Ale wracając jeszcze do tego, jest jeszcze jedna różnica, że Mateusz Kuziński nie wyciska 200% ze swoich możliwości. To już wiosną było widać. I Łukasz Trałka troszkę słabiej wygląda niż... Też miałem wrażenie, że jak przyszedł z Relak, od razu miałem takie wrażenie, że trener Tworek docelowo jego widzi w ataku, a nie Kuzińskiego. I potem tak było, że Kuziński gdzieś tam nieraz na boku pomocy lądował, że tak czekał Tworek, aż z Relak będzie gotowy fizycznie do grania i wtedy będzie bardziej stawiał na niego. Mam wrażenie, że Kuziński też to czuł i już widziałem, że trochę mu spada ta pewność. To jest trochę takie zejście po prostu na ziemię. No, to nie jest tak, że Trałka gra dzisiaj katastrofalnie. Dzisiaj też puścił fajną piłkę, ale on gra tak, jakbyśmy się spodziewali, że to jest Trałka. Nie ma konkretów z przodu, nie ma goli i asyst. No, wcześniej szaloną formę.
formie. Teraz gra po prostu tak, jakbyśmy się tego spodziewali. A jeszcze co do Zrylaka, no widzimy po nim, że nie przez przypadek, jak patrzymy na jego CV, to on tam strzelał w sezonie życia chyba 7 goli w Lidze Słowackiej. No on jest takim defensywnym napastnikiem. To jest taki defensywny napastnik. Do rozbijania, no. Do popracowania na drugiego więc napastnika, którego będzie, w Warcie nie ma. Nie będzie dawał wielu liczb. No i cały czas wszyscy pewnie czekają na drugi dobry mecz Milana Koryna, bo on super zagrał w Łęcznie, ale tak poza tym, to jest... Gdyby Warta się podpaliła wtedy. Gdyby Warta wszystkie mecze grała z Łęczną, to naprawdę mocna pozycja w tabeli. Powiem wam, że coś z tym Francuzie, tym Papeł, on przyszedł z Amiens. Z Amiens, słabiutko grał dzisiaj. Ale coś tam widzę w nim, jakiś potencjał. On taki tam... troszkę Marcos Alvarez, sylwetka, nie? Ale taki, widziałeś jego liczby w Amiens? 2 asysty w poprzednim sezonie. Nie, no, ale on w poprzednim meczu naprawdę był gościem, którego no, widać, że cała Warta go szuka. I on w poprzednim meczu nie, miał 5 strzałów, najwięcej fauli było na nim. Piłkarsko jest niezły, tylko ale pytanie, tutaj czy to wyleciał z boiska. Czy tutaj to powinien wylecieć z boiska? Tak, bo tam była chata, wszedł w drugiej połowie. Ale chodzi mi o to, że ci nowi zawodnicy Warty, ten Koryn i ten, jak on, Papien, tak? Papien. Muszą dojść, no, okrzepnąć w tym zespole, zobaczyć, z kim można wymienić piłkę. Ale wiesz, Baku wszedł i robi różnicę i nikt nie musiał się ale nie każdy jest makaną Baku. No. No, właśnie tak, to jest ale problem. Korynowy już nie możesz, już tam trochę sieci. To nie jest, wiesz, tak, że tak długo. Więc wiesz, ja się obawiam, że Warta znowu musi czekać do zimy i liczyć na transfery, tylko pytanie, ile ona punktów nabije do tego momentu, nie? Bo jednak w tamtym roku 4 wygrane miała po rundzie jesiennej. Tam było blisko strefy spadkowej. Ja dobrze kojarzę, że było takie zestawienie stosunek zdobytych punktów do wydatków na kadrę, w sensie zarobków piłkarzy i Warta tam po prostu była mogło być jakoś mega, mega wysoko. To jest możliwe, ale wiesz, no po prostu widać, że kojarzę taką przestały się tu dziać cuda w pewnym sensie i niestety Warta ma problem. No słuchajcie, cuda była trochę. Tylko wiosna tak naprawdę, ona była nieprawdopodobna. Drużyna złapała formę, drużyna miała tego Baku, wszystko się jakoś zazębiło. Był Żurawski, który teraz tak naprawdę marnuje się w Pogoni. Szkoda, że on tak naprawdę nie został już w Warcie. Ale zobaczcie, jak to się wszystko pozmieniało. Niedawno wszyscy się tam nabijali, że z poznańskich drużyn wyżej jest Warta, wyżej od Lecha, że Lech dołuje, a to teraz ale wszystko przecież, się kurczę, zupełnie, ja wtedy zupełnie odwróciło. Kiedyś na Twitterze napisałem, że to byłby dobry pomysł, gdyby Baku poszedł do Lecha Poznań, nie? To tam pisali, a po co miałby iść do słabszego zespołu? Niektórzy cały serio. Tłumaczyłem ludziom potem, że ogólny potencjał jest mimo wszystko nieporównywalnie większy, więc to, że Lechowi nie wyszedł jeden sezon. Może przypomnijcie, gdzie Maka na Baku w tej chwili jest. On jest w Turcji? Tak. Gestepe chyba. Tam, gdzie ale na razie jeszcze nie zabłysnął tam. Bo wiem, że Raków Częstochowa też sądował go. Chcieli sam Lech też chyba, nie? Lech też, tak. Temat chyba Legii też w pewnym momencie też się pojawił. No, ale może jeszcze wróci zimą. Może wróci. Poza zasięgiem był polskich klubów. A generalnie tak, Warta czeka bardzo ciężki sezon. A to Przemek, a propos, przepraszam, że tak skaczę po tematach i wracam do Rakowa. Ty robiłeś wywiad z Bartoszem Białkowskim? Tak, teraz no. No, ja znam ten klub. Mówiłem notabene chyba Weszło Polskich raz. Co to był za klub? Raków Częstochowa. No, Bartosz Nowy dużo powiedział, ale musiałem napisać oględnie. Więc... Tak, ale to o Raków Częstochowa chodziło. No nie, jest to duża tajemnica, że o to chodziło. I gdyby nie Millwall, to wydaje mi się, że ten transfer doszedłby do skutku. Tak, bo... więc ja się nie dziwię, jak ten temat wróci kiedyś jeszcze. Bardzo możliwe. No. Leszek, bo przerwał ci Maciek? Nie pamiętam już. Leszek jest pod wrażeniem tego, że tak, znaczy myślę, że Białkowskim w Rakowie i tak by po prostu wow, kurde, naprawdę? Nie mogę już robić wrażenia teraz. No. Czy zaczyna was irytować? Może nie irytować, ale tak kręćcie głową na historię Podolskiego w Ogrodniku? Czy za wcześnie jeszcze? Nie, no dajmy spokój. Gościu jest po koronawirusie, po chorobie i tak dalej. Wiadomo, że tam jest hejt na niego, że on te programy nagrywa w Niemczech. A nagrywa już? No chyba był pierwszy program, czy nie tak? Wiem. Czy, on tam może dał dobrą zmianę. Ja nie wiem, możliwe, że ktoś tam wypustkę robił na Twitterze. Ja szukałem nawet jakichś odcinków czy coś. Dowiedziałem się tylko, jacy są pozostali jurorzy i to jest jedyne co. Znaczy, był też chyba ekspertem przy okazji jakichś meczów w telewizji niemieckiej. Tak, jeszcze się okaże, że jest analitykiem reprezentacji Niemiec i w wolnych chwilach kopie piłkę w Górniku. Spokojnie, zawsze. Dzisiaj była fajna sytuacja, dośrodkowanie jednego z zawodników Górnika i Podolski zamykał akcję i uderzył tak w swoim stylu z voleja. Piłka szła w światło bramki, nie wpadła. No i... był też bliski asysty, czy dograł w bicy. Ale raz też tak pięknie dośrodkował, tak że się wywrócił, piłka poleciała za linię. Pamiętajmy. No, ale widać, że jest w nim pierwiastek Polaka. No. Tak jest. Ale odpowiadając na pytanie Pawła, Podolski sam mówi, że będzie w pełni formy po przerwie na kadrę w październiku, tak. Więc wydaje mi się, że to jest taki punkt
gdy mówimy sprawdzam. Jeżeli on w październiku ale dalej będzie grał słabo, albo będzie grał średnio, to będzie problem. Ale nawet po tym wejściu dzisiaj, wiemy, że on nie jest w pełni dyspozycji, wiemy, że jest po tym COVID-zie. Było coś widać, że on tutaj jeszcze potrafi zrobić coś. Nadal uważam, że latem Górnik do pewnego momentu całą nadzieję transferową pokładał w Podolskim i dopiero w ostatnich dniach już na gorąco, na chybcika próbowali brać różnych zawodników, bo widzieli, że generalnie całą kadrę mają za sobą. Słuchajcie, jak Robert Dano dzisiaj przyjmował piłkę w polu karnym na klatkę, to naprawdę... Maciek, ale wiesz, jest coś innego, bo rzeczywiście cały czas widzimy tego Poldiego w tych meczach i on zawsze coś ma, jakiś przebłysk, ale my liczyliśmy, że jak Poldi tu wejdzie, no to nie będzie dawał przebłysków, że o, pokaże się i fajne podanie, tak? Ale trochę takie mistrz skrupułek 36 lat. No. Wiem, ale my chcielibyśmy zobaczyć 36-letniego... To nie była druga liga kambodżańska ostatnio u niego, turecka ekstraklasa. Chcemy, żeby on był gwiazdą ekstraklasy, chcemy zobaczyć prawdziwego Podolskiego, a nie wspominać, że takiego, jakiego dzisiaj jest, jak jest w stanie zagrać, a nie gościa, no wszedł, zagrał, to już jest fajne, ale no, ja myślę, że zobaczymy... Ja liczę na gościa, który będzie ciągnął wózę w Górniku. Nie, to myślę, że to nie będzie taki zawodnik. Ja chcę powiedzieć, sprawdzam, myślę, że Przemek się zgodzi po tej przerwie reprezentacyjnej. Po tej w październiku. I chciałbym zobaczyć Poldiego. Nawet nie chodzi o to, że Poldi ma mieć 20 goli, 15 asyst, tylko że ma, nie wiem, rozdzielać piłki, inicjować wszystko. Ma być nowym Igorem Anchulo. Gra wszystkie mecze na przykład, że gra od pierwszej minuty, a nie tam... Nie mówię, że ma strzelać lecę Anchulo, ale być takim liderem. A właśnie, być lepszym od Jimeneza. A na jakiej pozycji widzi się Podolskiego? Środek. Środek, jakaś taka trochę wolna elektro w ofensywie. A ty wtedy musisz się pozbyć Nowaka na przykład. No. Nie, nie musisz. No Poldiego ustawiasz na przykład na lewej i on sobie schodzi, on jest takim wolnym elektronem. Tak? Oni z Nowakiem się mogą rotować cały czas, bo oni lubią takie gry. To musisz Piotra Krawczyka ustawić składowo. Jestem gotowy na to poświęcenie. No i ktoś na nich musi też pracować, na tą dwójkę ofensywną. No to Manech, Kubica mogą grać dalej, nie? Tutaj nic się nie zmieni. Manech, Kubica, przed nimi Nowak, na lewej masz Poldiego, a jeszcze, w środku masz... Jeszcze ewentualnie może zmienić ustawienie i Roberta Dadoka postawić. Dadok musi grać. A on odpali, odpali. To samochód, jak będzie wyjeżdżał z parkingu. Też. Nice. Też. Dobrze, panowie, tym żartem zrobimy sobie przerwę, bo musimy to wszyscy rozejść. I przepalić. I przepalić. Kulisy KTS-u, który wygrał swój mecz pucharowy. Gratuluję. To jesteś naprawdę osobą bardzo rozpoznawalną. Jednak tak jest, nie? Jakaś rozpoznawalność mi doszła. Czy się cieszę, czy nie, to jest taka kwestia mieszana, nie? No ale jak chodzi o te wszystkie komentarze, filmiki, to nie powiem, że nie są śmieszne niektóre, nie? Szczerze mówiąc, sam się śmieję z tego wszystkiego, nie? Może dlatego, że mam ogromny dystans do siebie, dlatego. Wypierdalamy cię wszystko, okej? Okay? Bardzo proszę wypierdalać, wypierdalaj, grzecznie mówiąc spalaj. Bardzo proszę wypierdalać, bardzo proszę wypierdalać, wypierdalaj, grzecznie mówiąc spalaj. Wystarczy jeden dziki gryz i eksplozja wrażeń podbudzi w tobie lwa. I nie upraw jeszcze, kurwa. Narty. Nie chcą wody wziąć, ale to już ich sprawa. Nie chcą, to nie będą pić. I trener musi nieść wodę. Trener pierdolnie tą wodą. I to mnie właśnie rozpierdala, wiesz, stoją dwie kobiety przede mną w kolejce po frytki belgijskie, jedna mówi do drugiej, a ty chcesz? A ta druga taka, wiesz, obrażona, mówi, ja, no gdzie, no ja, no coś ty, ja nie, ja jestem na diecie. Kasper, powiedz, żeby był bliżej, przesuwał cały czas. Peti, przesuwaj! Dobre? Cześć, brawo, nasza jest. Nasza musi być! Brawo, Peti! Ej, Łokiet był! Dobra, dawaj, lepszy pas! Czwartą piłę ma. 100%! Brawo, Artem! Kurwa, krzyknij mu ktoś! Nie żyjemy! Obudzić się! Przestraszyli się? Ale stoją obok nich. Oni? Tak. Oni ma szansę. Dajcie kogo. Jest!
Dobre, dobre! Kurwa, znupa wam. Kurwa, Polsko do niego! Naszym celem jest Stadion Narodowy w 2 maja. Tylko jest pytanie, w którym roku? Przesuwamy! Brzmienie mnie zawsze tam jarało, wiesz, gdzieś tam. No i później były jakieś tam pierwsze 3-4 rapowe polskie teledyski jakieś tam leciały i to nawet mogę się przyznać, to było w ogóle TD Wielkie Yo, to było. Codziennie była ta sama playlista leciała w telewizji, a codziennie to oglądałem zajawiony. No i to po prostu była muzyka, która najbardziej jakby mi się po prostu, najbardziej mnie to jakby... Jestem fanem ogólnie, jestem bardzo różnorodnym artystą i jaram się całą muzyką, różną, nawet sobie lubię sobie czasem nawet z nudów w trasie puścić na przykład muzykę filmową. Nie no, zajebiście, nie? Coach mówi, kurwa, go, go, no, no, no. Jedź, jedź! Kręci go. Ostatnia akcja, patrz. Oczywiście. Chciał podać. Ale mógł go do prawej łamać. To była prostopadła. Adi, wycofaj 3 kroki i nie dostaniesz tego. Nie no wiesz, Marta, ma nasz. Mogło być 5, ale gościnne tutaj miejsce w Błoniu nie chcieliśmy już tam. Nie, Czapo miał nie strzelić i nie strzelił. Brawo, dobre, brawo, brawo. Dzisiaj są urodziny Ani. Ani moje, ani twoje. To było, no. Kartka! Wiesz co mówi teraz, jest ta do dziecka? Wysadzę cię pod szkołą. Wiesz po co ubezpieczyciel idzie do lasu? Po lisa. Jadą dwie blondynki samochodem i nagle zatrzymuje je policja. Policjant mówi, poproszę do wody, ale my nie umiemy pływać. Co mówi elektryk, czyli zielu do przyjaciela? Będziemy w kontakcie. Ja teraz mi się... Patrz. Dograj! Dograj! Oj. Brawo! Brawo! Brawo!
na swoje tory. Meldujemy się w kolejnej rundzie. Koty! Weszło! Takie! Z powrotem, z tego co piszecie, Dominika Cipcińska dostała bana na czacie. Nie jadałem tego bana, ale z tego co widzę, był on uprawniony. Dominiko Cipcińska, nie wiem, idź coś innego porób. Ubliżyła komuś? Jakby dzieliła się swoim życiem łóżkowym w sposób niesmaczny. I obiecuję wam, drodzy panowie z czatu, że to nie była kobieta, tylko mężczyzna, który udawał kobietę. Tak działa internet. Patrzył, sam tak robi, więc dobrze tak. Wie, jak to działa. To ja byłem tak naprawdę. Ja jestem Dominika Cipcińska i Grzegorz Jugosławianin. A dlaczego jesteś Grzegorz Jugosławianin? Rozwikłajmy tą zagadkę. No czemu nie? W sumie tak. Nie wyglądam trochę jak Jugosławianin? Możesz być. Mogę być. Możesz być kim chcesz, to jest 2021. Tak. Ja się, jak to się mówi, identyfikuję jako Grzegorz Jugosławianin. I też będziesz się odmieniać z tym X-em? Mam, Paweł X. Mam wpisane na Twitterze. Nie mówmy o tym, bo jeszcze nam kamień wsuwa. Słuchajcie. Piast, Lechia Piast właściwie. Był to mecz. No kurde, był to słaby mecz. Nudny był to mecz. Zwróciłem uwagę najbardziej w tym meczu na próby pressingu Piasta Gliwice, który był dość... Ja najbardziej zwróciłem uwagę na skład obrony Piasta, jak zobaczyłem... Nieporadny ten pressing, jak prawda? Zobaczyłem, że będzie Huk, że będzie młody Mosur i Tomasz Mokwa na lewej obronie, który chyba też jest bardziej prawonożny, a ogólnie jest słaby, no to wiedziałem, że... Tomasz Mokwa to jest sobą w turą to będzie ciężko. No na jest... tym zrobił karierę. I cała trójka zawaliła tego gola, którego Lechia strzeliła, ale więc... Ja zwróciłem uwagę na cieszynkę Łukasza Zwolińskiego. Tak! Tak, bardzo ładne wyszkolenie gimnastyczne. A ja właśnie uważam, że nie, że tak chciał właśnie zrobić taki no przewrót. Nie był to oba Femi Martins, no nie był. Ani nawet Piotr Ćwieląg. Ani takie... Arkadiusz Reca. Takie, takie 4 minus z gimnastyki. Ale... Fajnie, że takie próby są. Owszem, owszem. A najlepsze takie cieszynki robił Julius Agahoa. O. Kalucze. Nie, ale Julius Agahoa, aż mu tam strój spadał. Jak przyszliśmy od pressingu Piasta Gliwice do Juliusa Agahoły? No bo tak był właśnie ten pressing Piasta, no co chcesz? Nie, bo to było śmieszne, bo trzech piłkarzy podbiegało i reszta zostawała i robiła się dziura. Więc Lechia tak pyk. No i trochę właśnie tak samo Wisła robiła z Lechem. I potem wiadomo, jak to się skończyło. Tylko, że Lechia ogólnie też zagrała bardzo przeciętny mecz. Powiedzmy, że ta pierwsza połowa jeszcze była w miarę, ale ta druga to po prostu można było, nie wiem, robić w kuchni coś, sprzątać, gotować, prać i wiele by się nie straciło. To też nic nie zmieniało na tym boisku. Paweł, ja mam do ciebie pytanie, bo ty pewnie z nas tak najbardziej wnikliwie śledzisz to, co się dzieje w Lechii Gdańsk. To się okaże. I... Jak uważasz, jak zmieniła się gra Lechii od momentu, jak wszedł Tomasz Kaczmarek? Za szybko, żeby mówić, dopiero dwa mecze. No ale czy coś się zmieniło? No wyniki na pewno. Na pewno wiem, w jednym z sparingów trener Kaczmarek próbował wahadeł. Mhm. Tylko, że wystawił na tych wahadłach Hajdarego i Diabate. Diabate chyba się nazywa. No dla mnie Konrado to wymarzony taki wahadłowy. Już tak grał chyba, nie? Czy on grał na lewej obronie? Jest Konrado, to ogólnie jest, no, Konrado najbardziej ucierpiał na tym, że zmienił się trener, bo trener Kaczmarek wyżej ceni Rafała Pietrzaka. Ale poza tym nie ma jakichś większych zmian. Cały czas irytuje mnie to, że Lechia jak prowadzi, to jest taka, że o Jezus, prowadzimy, ale możemy stracić. Ale teraz, dowieźli. Nie wiem, teraz dowieźli, bo Piast był... A Pogoń nie potrafi, więc był, widzisz, to już coś. Ale z Wisłą nie dowieźli. A Piast był tragiczny w tym meczu, no naprawdę. Zaczynam się martwić o Piasta.
że trochę bohaterowie są zmęczeni. Znaczy wiesz, Piast poza tą obroną to też ma problem z napastnikami teraz, bo zaufano Michałowi Żyże na początku sezonu, on ewidentnie miał być teraz, to miał być jego czas, on zagrał w pierwszym składzie, w pierwszych trzech meczach. Wydawało się, że no, on jako zmiennik w tamtym sezonie był całkiem niezły. Cztery gole, cztery asysty. No, ale jakby, to nie będzie jedynka. Jakby pozbierać mu te minuty, to wychodziło całkiem nieźle. I wydawało się, że skoro teraz Świerczek odszedł, taki był plan zresztą, też on też tak powtarzał, że godził się ze swoją rolą, dopóki Świerczek był w klubie. Świerczek na maście go naszego następcy. I wydawało się, że może teraz Żyro wreszcie pokaże klasę. No i skończyło się na tym, że jest teraz w Jagiellonii, co też pokazuje, jak Jagiellonia ma problemy w ataku, że jako ratunkowy przychodzi Michał Żyro. Więc ten ser, który tam przyszedł, wydaje mi się, że on może być całkiem niezły. Patrzę tylko na papier w tym momencie, ale to widać, że dość poważne CV. Tylko, że to znowu może być listopad, może być grudzień, a Piast potrzebuje jakości goli tu i teraz. No to ten Toril to taki mało hiszpański trochę, taki typowy, taka typowa dziewiątka właśnie w Ekstraklasie. Nie przekonuje, nie przekonuje. Wida musi zacząć strzelać, będą wyniki Piasta. Mnie w ogóle zaskoczyło, jak była tak około 60 minuty i wyświetlono statystykę fauli w tym meczu. I Piast miał jeden faul. Także myślę, że taka nagroda fair play za to, że Piast w ogóle zbierał 5 fauli w tym meczu. Także to jest... No jest coś takiego statystyki. W Gdańsku, że Piast tam nie potrafi grać. No wygrał dwa mecze w ostatnich kilkunastu latach. Może chodzi o to, że całą Polskę zawsze muszą zjechać, no nie wiem, ale... No z góry może jeszcze potem ta obrona. Może jodem się naładują i teraz będą. I z góry można było założyć, że będzie kiepsko. No. Lepiej grać. Ale na pewno tam huk tak objechany został. Strasznie, nie? To. No właśnie, strasznie. Straszny był też ten mecz. Ale Mosur uważam, że nie był aż taki zły. Jeśli liczby go. Nie, wiesz, mi chodziło o to, że Mosur potrzebuje takiego zawodnika, mentora, a Huk takim zawodnikiem mimo wszystko nie jest. Jakby grał z Czerwińskim, to byłoby Mosur inaczej. A Czerwiński uraz? Czy co tam się dzieje? Jakaś tam kontuzja, no. Zaraz wróci. Nie, no wiadomo, wróci Wida, wróci Alves, wróci Holubek, chociaż on ostatnio grał słabo. Ale już coraz bardziej się irytuje Waldemar Fornalik całą sytuacją punktową, wynikową i tak dalej, bo kręcił nosem ostatnio na konferencję. Tak, wiesz, Piast teraz walczy właśnie ze swoim sukcesem i statusem, który wzrósł. No dopiero co prezes Piasta mówił w dzienniku Sport, że stali się klubem sukcesu, że teraz piłkarze chętnie przychodzą do Piasta, że tam mają szansę na rozwój, że to widzą, że klub idzie do przodu. No więc Piast musi potwierdzać, że w tej czołówce teraz jest i to już nie jest tak, że jak teraz będzie spokojne miejsce w środku tabeli, to wszyscy powiedzą, że spoko, że więcej to jest coś ponad program. Nie, tutaj już oczekiwania... No, zwróćmy uwagę, że Kuba Świerczak znowu strzelił w Japonii. No tak, no ja nie wierzę, żeby to miał być sezon Piasta. Generalnie Waldemar Falanik ma tak czasami, że ten... Zawsze jeden tak sezon dobry, drugi słabszy. Trzecie miejsce było wicemistrzostwo tak, i potem... I później, być może to jest ten sezon Waldemara Fornalika, kiedy on znowu musi po prostu poszukać jakichś nowych rozwiązań na kolejny sezon. I oddzielić ziarna od plew, jeżeli chodzi o zawodnik. Tak. No w Piaście zawsze nie było tak, że nowi piłkarze potrzebowali pół roku, rok, żeby się zaaklimatyzować. Nawet Plach, nawet Felix, nawet Walencja, Parzyszek. Każdy przynajmniej pół roku. Ja jestem albo fanem zawodzi, Martina Gączkowskiego. Zawsze jak gram w Futbol Menadżerze reprezentacją Polski, to biorę go i jest solidny. No bo był kapitanem teraz, nie? Martin Gączkowski. I w sumie jego wrzutki w pole karne to była najgroźniejsza i jedyna broń Piasta w tym meczu. O, to jest wymarzony zawodnik na wahadło. Martin Gączkowski. Takie połączenie ni to prawego pomocnika, ni to prawego obrońcy. A wyobraźcie sobie, analizuje się tego Piasta, tak? Jesteście analitykiem drużyny rywali. Przychodzicie do jego trenera i mówicie, no musicie uważać na wrzutki Gączkowskiego. To jest najgroźniejsza ich broń. No i ty tak mówisz, no i to będzie ciężko. Paczul, oceniajcie kibiców i oprawy meczowe, pisze Kamil Praga. No to oceniłeś już. Znaczy Maciek, to skalę zadymienia stadionu? A, czy że ładny transparent był. Ładny transparent, tak. Tak. Nie będziemy oceniać kibiców, bo to jak ocenianie ludzi, nie wolno oceniać ludzi. Piłkarzy tak. Można, bo to są trochę nadludzie. Dużo kontrowersyjnych tez tak, w ciągu bardzo 5 sekund. To bardzo udane. Nie no, słuchajcie. Prezes, na przykład jest strajk lekarzy, ale piłkarze to nadludzie. Ale i co jedno z drugim? Tak, ten? Nie wiem. Nie zgadzam się. Ja też. Ja się nie ale no, może przejdźmy do kolejnego. Tezy równie kontrowersyjne, co moja z Krakowią. Dobrnąłeś na przykład tego. Taksówkarze są potrzebni, bo nas wiążą. A nie są nad ludźmi. W różne miejsca, ale kim byłby świat bez piłkarzy? Ale możesz iść na pieszo. Można iść na pieszo, a bez piłkarza nie obejrzysz meczu. No. No.
Bez telewizora nie obejrzysz meczu, tak. Nie bez piłkarza. Naprawdę, piłkarze odpowiadają za 15% PKB w tym kraju. Sprzedaż telewizorów, dojazdy na mecze. Koszulki Martina Kączkowskiego. Koszulki, bawełna, znaczy, kukurydza. Ja myślę, że piłkarze powinni coś dostać z tej ustawy reprograficznej, o której tutaj tak głośno było w tym budynku między innymi. Prawda? No, oczywiście, że tak. To są nadludzie w końcu. Artyści. Artyści. Też? Mhm. Też, no, niektórzy piłkarze to artyści. Tak. I za to ich... A wszyscy artyści to? Piłkarze. Fajni ludzie. To piłkarze. Jedziemy dalej, panowie, bo chcę się zająć tematem, który bulwersuje, który nas sprawia w zakłopotanie, więc mecz Zagłębie Lubin-Brukbet. Pożegnaliśmy już prezesa Jankowskiego. Który zapowiada, że będzie jeszcze prezesem w niejednego klubu. Przeczytałem ten wywiad, że będzie, tak, że będzie prezesem jeszcze niejednego klubu w Ekstraklasie. I panie Arturze, pan nas nie straszy, bo to jest przykre, co pan mówi. Nie życzę nikomu. Ale to w ogóle ciekawe słowa, że będzie prezesem nie z jakiegoś klubu, tylko nie jednego. Nie? To klubu, do którego on przyjdzie, bo on już mieli w głowie, że z kolejnemu nie wyjdzie. Teraz. Zawód prezes. Ja zawód jestem prezes. U was na rok, zrobię tutaj wszystko, idę teraz, dalej. Teraz, nie wiem, jakieś Podlasie, potem może Dolny Śląsk, no to tutaj jeszcze, no nie, Dolny Śląsk był teraz. Swego czasu takim zawodowym prezesem, który był w kilku klubach, był Artur Kapelko. No i takim jest Paweł Żelem właśnie, który kursuje w Śląsku, na linii był w Lechii, tak. Który jeszcze swoją drogą nie raczył nas poinformować, gdzie ma iść Lechia pod jego rządami. No ale cóż, może się kiedyś doczekamy, ale już pieprzyć to. Mówiłem o Jankowskim, bo tutaj drugie odejście się może szykować, czyli Mariusz Lewandowski. No, Brukbet, kurczę, nie punktuje. No co ciekawe, Mariusz Lewandowski był blisko przejścia do Zagłębia Lubin, tak. Zanim Zagłębie objął Dariusz Żuraw. To... I co jeszcze bardziej ciekawe, już raz tam pracował. Tak jest. I co ciekawe grał jeszcze, tam. Był zawodnikiem Zagłębia Lubin. Tak jest. Takich ciekawostek. No. Gdzie idzie, się nie dowiecie. I nabiera podobnych barw, jak jest bardzo zimno albo bardzo gorąco i stoi przy linii, to jak barwy Zagłębia. Nawet bardziej drogi. Bardziej czerwony. No, myślę, powiedzmy, że trochę naciągany. Taki miedziowy kolor? Nie. No może jeszcze bardziej. Tak. Miedziowy to był wiadomość. Miedziowy taka to był rozgrzana miedź. No. Jeszcze za rozgrzana miedź. Tak, ja mam miedziową brodę. Dobrze. No a to co do Termaliki, to ona znowu grała fajnie, znaczy znowu porównuję do meczów ze Stalą i z Wisłą Kraków. Mm-hmm. Bardzo dobra pierwsza połowa, powinni tam prowadzić 2-3-0. Powinien być rzut karny za... Na wejście Radwańskiego. Tak. Pośladek Radwańskiego. No a po przerwie znowu wszystko się posypało. To jest taka drużyna, która ma dużo pierwszoligowości w sobie. Niby tam nie ma tam jakichś ewidentnie mega słabych punktów. Mm-hmm. Jest jakaś organizacja gry, ale brakuje ale tych tej jakości. Mało. Nie? Takiej 8 meczów bez zwycięstwa. No myślę, że bardzo będziemy ją cenić, że fajnie graliście, chłopaki. Naprawdę te mecze dało się oglądać. Pięknie przegrywaliście. Zawsze dla mnie takim Tarasem Romańczukiem z meczu Wisła Płock-Jagiellonia tutaj był Piotr Wlazło. Naprawdę chłopak starał się, był aktywny w ofensywie, strzelił ładnego gola. Mógł drugiego. Ładne uderzenie z dystansu, walczył i z przodu, i z tyłu, ale niestety no koledzy... Ale... Oprócz Radwański w każdym meczu, w tym sezonie jak go widzę, no to pokazuje, że jest w nim duży potencjał i stara się dryblować i prostopadłe piłki. Tak, no to też powinien tak naprawdę być karny po faulu na nim, ale była też taka fajna zbitka, jak Kukułowicz tam podszedł chyba do rzutu wolnego i wystrzelił to hen w ogóle gdzieś tam w trybunę, a później z akcji wlazło w ogóle, wystrzelił taką świecę, że ona nie zmieściła się w ujęciu kamery praktycznie od razu. Pionowy strzał. Dużo widziałem ciekawych strzałów w tej lidze, ale pionowy strzał to było jednak coś. A była też próba Piotra Wlazło, takiego dalekiego uderzenia ze swojej połowy, a on kiedyś strzelił bramkę z ruchem Chorzów bodajże, z własnej połowy boiska wyszedł Płock. Piotr Wlazło. On to ma. Umie kopnąć mocno. Potrafi. Nie zawsze celnie, ale umie mocno. I jeszcze ciekawostka. No, musi być ciekawostka. Piotr Wlazło został kiedyś wymieniony na Damiana Szymańskiego, czyli naszego bohatera z meczu. I ciekawostka druga. Wtedy nie wydawało się to takie absurdalne. Dopiero czas pokazał. Że absurdalnym było wymienić Damiana Szymańskiego na Piotra Wlazłę i jeszcze tylko dla jednej strony. Jagiellonia dopłaciła za to 100 tysięcy złotych. I trzecia ciekawostka. Był taki siatkarz, Mariusz Wlazły. I jeszcze jedna ciekawostka, Piotr Wlazło z Radomia. Tak, tak. A jeszcze raz sypać do końca. Z Radomia jest pewien redaktor Weszło, którego wszyscy znamy i lubimy. O, i płynnie przechodzimy teraz do następnego meczu, bo domaga się on powołania Leandro do reprezentacji Polski. Jeszcze nie. Jeszcze musisz mi powiedzieć, kiedy zwolnią Lewandowskiego. Myślę, że prędzej niż później. Ale przed przerwą na kadrę, czy w czasie przerwy na kadrę? Myślę, że jeżeli dojdzie do zmiany,
to naturalnym wydawałoby się dokonać jej przed przerwą na kadrę, bo nowy trener mógłby popracować w trakcie przerwy. Ale nie zapominajmy, że rozmawiamy o Niecieczy, a nie o klubie, który działa jakoś szczególnie rozsądnie. Ja nadal liczę, że członek sztabu szkoleniowego Jan Pochroń w końcu dostanie szansę. Panie Janie, tyle przestać się kryć. A ma już ileż pro? Można a być ma już wiecznym asystentem? No bez przesady. No, dajmy się chłopu w końcu wykazać. Wiele było takich historii futbolu, że ktoś był wiecznym asystentem, dostawał tą szansę i to tak. A ja mam na przykład bardzo mocnego kandydata na nowego trenera Brookbetu, Termaliki. Jak się fajnie tak na stronie 90minut.pl Pawła Mogilnickiego zaznaczy statystyki od momentu, jak Dariusz Dudek zaczął pracować w Sandecji do dziś, to zobaczymy, że Sandecja zdobyła najwięcej punktów w pierwszej lidze, 60. No i on wydaje się takim mocnym kandydatem do każdego klubu ekstraklasy, jak będzie zwolniał trenera, żeby go zatrudnić. Nie wiem, czy ekstraklasa już jest gotowa na zatrudnienie Dariusza Dudka. Może z Sandecją jednak chce wygrać wszystko i dopiero wtedy przyjdzie. No myślę, że może być ciężko. W Nowym Sączu chyba zaczynają ja dopiero budować. Ja stawiam jednak na przykład na Leszka Ojrzyńskiego. A ja na Brosza. A właśnie chyba Janek ostatnio pisał, że nie Brosz. Nie Brosz? Ale mogę się mylić. Wiem, że ja mogą być takie dyskusje, ale no być może Brosz spojrzy, o nie, no dobra, to nie, jednak, Brosz jednak musi nie mieć w tym momencie, czas, wiesz, musi mieć władzę. Spokój, musi mieć władzę, a Jan Pochroń będzie walczył. Przecież Brosz kłócił o władzę z Sarnowskim. Moim zdaniem byłby temat, gdyby po prostu Termalika nie wyglądała aż tak źle punktowo nawet, bo Brosz nie będzie, ma za mocną pozycję. Dlatego przypomnijmy sobie, w jakiej sytuacji Dariusz Dudek przyjmował Sandecję w poprzednim sezonie. W beznadziejnym położeniu. Tak, no, było ile spotkań bez zwycięstwa? 10? Nie, jeden punkt, albo dwa punkty mieli. Tak. No i on doprowadził ich do miejsca, gdzie oni walczyli o miejsce barażowe. No był taki moment, że można było zakładać, że oni w tej szóstce będą. Tak. Dariusz Dudek pracy się nie boi, to była dla niego szansa. Prędzej czy później. Tylko myślę, Dariusz że Dudek nie do pasuje jako następca Lewandowskiego, bo to też jest trener taki uśmiechnięty, dobry dla piłkarzy, a podejrzewam, że Mariusz Lewandowski, który taką opinię trochę też ma, no to teraz... Szkoła Mirce i Luczesk. Tak, no to teraz musi być jakiś zamordysta, tak? Ale ja więc rzeczywiście z tym Peter uśmiechiem... Peter jest wolny, można kończyć. Z tym uśmiechiem jest prawda, bo zdradzę kulisy, jak dodajemy zdjęcia o różnych trenerach i tak dalej, no to zwykle jest tam kilka zdjęć już wgranych w bazie i z nich wybieramy. I Dariusz Dudek ma najlepsze zdjęcie w bazie. On siedzi na trybunie z jakąś taką naprawdę fajną dziewczyną i tak piątek tak pokazuje. Tak. I jeśli jest jakiś argument za zatrudnieniem Dariusza Dudka w Ekstraklasie, to to, że będziemy mieli często okazję wykorzystywać zdjęcie jego opisy, Dariusza Dudka. Jego opisy takie motywacyjne na Instagramie. Też są? No. Człowieku, a to jakie? Typu spadł deszcz, a ja widzę słońce? Nie, bo o, czekaj. Ładne. Dariusz Dudek official. Prawda? Dariusz Dudek official? Musiał to... Dariusz jest, Dudek jest official. Trener. I ptaszek? Że to on? Tak, ma ptaszek. Nie wiem, czy ma ptaszka. Znaczy, nie wiem, czy ma... Nie wnikajmy to. Były takie motywacyjne rzeczy, ale nie wiem, czy już może odszedł od tego. Chyba nie ma. No cóż. Ale Mariusza Lewandowskiego, jak pokazywali w tym meczu, to było mi go naprawdę żal, taki smutny. Ja go pamiętam roześmianego w kadrze, tu żartował na konferencji, a tak ogólnie tutaj smutny. Termalika w poprzednim sezonie mogła się podobać w pierwszej lidze. Kilka meczów widziałem też spotkanie w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa i oni naprawdę starają się grać w piłkę. To nie jest taki zespół przeszkadzaczy i tak dalej. O! Bonaparte powiedział kiedyś, że cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu. Dzisiaj niestety tylko remis z Jastrzębiu. A to też powiedział Bonaparte. A to Bonaparte stał sobie tam na polu i dziś tylko remis z Jastrzębiem. To ci żołnierze, to słuchajcie, trener Bonaparte się nie nadaje. To no, a propos Napoleona, znam takiego suchara, bardzo, bardzo suchego. Jesteśmy gotowi. To słuchaj. Jest bajka o Napoleonie. O Napoleonie ma trójkę dzieci, koniec bajki. Aby wygenerować wielką moc, najpierw trzeba być całkowicie rozluźnionym i zebrać siły, by nagle skoncentrować całą siłę na uderzeniu w cel. Bruce Lee, Arka Gdynia kontra Sandecja. Nie wiedziałem naprawdę, że wielkie postacie do tego stopnia żyły polską pierwszą ligą. Ja myślę natomiast, że Dariusz Dudek już teraz powinien te złote myśli wysyłać Mariuszowi Lewandowskiemu i to wystarczy. Tak codziennie, po każdej porażce Termalicy SMS od Darka Dudka. Motywując. Ale ma 4200 followersów, nikt z nas nie ma tyle na Instagramie chyba. Nie. To bardziej, że ja nie mam. Ja tam mam dwa zdjęcia. Ty jak ty to podglądasz? Mam taki do knurzenia. I knurzę czytając cytaty motywujące. Dobra, ty, bo nas tutaj przewalcują. A jak się konto nazywa? Dominika Ciepcińska. No
To sam siebie zbanował, powiedział przecież już. Tak, panowie. Dobra, dajmy ten Radom i to, że... No, ale Zagłębie wygrało. Bo ja chciałem... To czasem wygra, no przynajmniej poradzę. Można powiedzieć, że... nie, można zaznaczyć, że Soler dobrze wypadł. Ale powiedzmy, że tam jest... O, za mało Soler, im się chce, bo tam jest za mała presja w Zagłębiu. Nie może być Ligi Minus bez tego. Bo ja za wygodnie mają. Ja chciałem infoska sprzedać, że Leandro nie będzie w reprezentacji Polski. Co ty gadasz? Czemu? Dlaczego? No bo jednak jest za słaby na reprezentacji. Ale Szymon Janczyk coś innego pisał, z tego co widziałem. No mówiłem, że Szymona Janczyka lubimy i znamy, ale nie mówiłem, że on się zna na piłce, więc wiesz. A, okay. Szymon Janczyk chyba na urlopie. Jest na urlopie jeszcze? Nie wiem. Szymon nawet jak jest na urlopie, to daje jakieś 15 tak i cały czas wysyła jakieś suche info. Więc Szymon, to był żart, oczywiście znasz się na piłce. A nie pisałeś tego serio z Leandro. Mhm. Czy naprawdę będziemy rozmawiać? No możemy pokazać planszę Radom jak Śląsk, oczywiście. Ale naprawdę wy chcecie rozważać Leandro? A ja mam pytanie takie. Proszę bardzo. Organizacyjne, bo no, nie jestem rzadko tutaj w tym programie. Czy te grafiki, które są nad nami... To są z 90 minut. Ja rozumiem, ale czy one są co program? Czy co program? Z jakiego opóźnienia? Czy one co program są rysowane, że tak powiem, na nowo? Czy to one... Dlaczego? Nie, no wycieramy. No, powiem ci w tajemnicy, że te drużyny, co grają w zeszłej kolejce, grają też w następnej. Ale ile jest jakby, nie wiem, wersji logo Termaliki? Jest jedno? Jedno. A, Maciek, okay. Te herby naprawdę tak wyglądają w Kanal Plusie, po prostu spojrzeli, nie, no musimy to trochę poprawić, tak, ale tak jak pojedziesz. Kto jest autorem tych logotypów? Wiesz co, części jest Mietek, natomiast od sezonu poprzedniego ja rysowałem Beniaminków i na przykład możemy pokazać teraz Radomiaka. Bo uznałem, że Radomiaka nie ma co ruszać. Nie wiem, czy to się wyświetli. Widzisz? Radomiak jest taki, jak jest. Nie nic nie trzeba poprawiać. To jest genialne. Wszystkie herby ale powinny tak wyglądać. Jakbyś tak, trzeba przerobić. Ale jakbyś tak stwierdził po herbie, z czym się identyfikuje Radomiak, jego historia, jakieś tam korzenie. Bo tu widzisz, tam jest Śląsk Wrocław, tam jest jakiś biało-czarny... A wiecie, że jest właśnie jakaś historia tego logo i ona bardzo jest właśnie spójna jakoś? Tylko ja nie pamiętam teraz jak, ale podobno można zrobić cały reportaż o tym herbie i to nie byłby zły reportaż. To możesz to zrobić. Szymon na urlopie zrobił. Dobrze, panowie. Ale oryginalny jest. Nie, wróćmy do Radomiaka. Dobrze było. Gramy już Radomiaka i Śląsk-Wrocław. Mam takie mieszane uczucia co do Śląska-Wrocław. Nie wiem, czy wy macie również, ponieważ oni nie przegrywają, ale też rzadko wygrywają mimo wszystko. I to sprawia we mnie taki absmak. No jakby Kaje Quintana wykorzystał te dwie sytuacje, to by Śląsk wygrał. Ten Kaje Quintana w ogóle był ciekawy już na starcie, bo gość przyszedł jako podstawowy piłkarz z Segunda Division z Malagi. On tam grał cały sezon. Ale jak patrzyłeś na jego liczby, te 3 gole, no to się trochę zastanawiałeś, czy może jest tu jakiś haczyk. No i teraz widzimy, że jest, że faktycznie gość nie umie strzelać. Pamiętam jeszcze chyba mecz z Lechią właśnie, jak nawet trener Magiera powiedział na konferencji publicznie, że do Kaje Quintany mają najwięcej pretensji i już nikogo nie będzie zapraszał na obiady na schabowego, bo mógł się zachować lepiej w polu karnym i strzelać zamiast podawać. Ja bym powiedział, że Erik Exposito jest w sztosie. Powinien dostać, ale jeszcze nowa FIFA nie wyszła, tą taką kartę... Srebrną. Nie, taką czarną, że ktoś... Inform. Inform, tak. W formie jest też Leandro, drugi taki z rzędu soczysty gol, trzeba docenić, lewą nogę, naprawdę to wygląda przyzwoicie. W Radomiaku mi się podoba, że oni mają tych wielu południowców, zawodników z Portugalii, troszkę tam też z Ameryki Południowej i to widać w ich grze, grają taki fajny, otwarty futbol. Najwięcej strzałów w całej lidze oddanych. Ale wiesz, wielu południowców też miał Zawisza Bydgoszcz wtedy, kiedy leciał z ligi i musiał go ratować. Niespominająco pomógł Szczecin. Tak, tam też było wielu południowców. Mimo wszystko wydaje mi się, że ci zawodnicy pokazują jakość odpowiednią. Kto tam? Andre Mikael, Alvarinho. Bernardo Vasconcelos. Chyba miał 36 lat, jak przychodził. Tak, ale Bernardo Vasconcelos strzelców Ligi Cypryjskiej. Tak, ale on nie przystawił, bo oni się zimą. Harold Bulon jeszcze był. A później przed Iwan Majewski. Jeszcze był Mika, który tylko z Bełchatowem grał dobrze. I na tym jechał. To jest jednak, wiesz, taka protobrasta koryna. Warto pamiętać, że Mariusz Rubak prawie to uratował. Tak, z Iwanem Majewskim na środku pomocy. I Maciej Bartoszek też tam był. Gdzie? Maciej Bartoszek był wszędzie. Jak ktoś spadał, to Maciej Bartoszek gdzieś przyszedł. Ale był w atmosferze, chyba potem, później. Nie? Maciej Bartoszek był w Zawisze? Był. Nie był. Kiedyś nie był. Wydaje mi się. Chyba w ogóle nie kojarzę. Nie też się wydaje, że był. Ja sprawdzę, bo to jest takie...
Nie, Maciej Bartosz, nie? Co ty mówisz? Znaczy, ja wciąż dzisiaj słuchałem też rozmowy z Dariuszem Banasikiem i on wciąż przekonuje, ty, był, faktycznie. Że on wciąż przekonuje... 11 meczów. Czyli był. Był. No. Wciąż przekonuje, że Maurides może być jednym z najlepszych napastników w tej lidze. Na razie Maurides niczym tego nie udowodnił. Szef galugu, tak, przemytników. Ale rzeczywiście ma ciekawe CV i Banasik jest absolutnie przekonany, że to może być zawodnik, no jak Ishak. Nie tak dobry, ale w stylu Ishaka, ale rzeczywiście jeden z najlepszych. Ja jestem ciekaw. Ja mu nawet trochę wierzę, bo tak jak ten napastnik Piasta ma poważne CV, tak Maurides też ma poważne CV, tylko że rok nie półtora grał. Roku nie, no, grał w piłkę. Nie grał bardzo długo w piłkę, no trochę poczekamy. No to jestem skłonny przyjąć, że kilka tygodni przygotowań na razie, czy treningów od nowego roku poprzez granie to jest za mało. Tylko właśnie pytanie, czy Radom jak ma tyle czasu, bo jak nie Maurides, to jest angielski, który jest zawodnikiem solidnym na pierwszą ligę, pokazywał to w Grudziądzu, pokazał teraz w pierwszej lidze w Radomiu, no ale w Ekstraklasie do niedawna miał więcej klubów niż goli, dopiero teraz to się zmieniło. Ale punktują. No wiesz, ale ogólnie właśnie chodzi o to, że mimo to Radomiak punktuje i gra fajną piłkę. Bo... To ja zaryzykuję tezę, że Radomiak w tym sezonie będzie wartą z poprzedniego sezonu. Piąte miejsce? Słucham? Piąte miejsce? Piąte, szóste mogą tak się zakończyć. Ale to mówisz tylko o wynikach, nie? Bo z tej gry to jest w ogóle co innego. Jeszcze raz? Mówisz tylko, tylko o wynikach, nie? Bo Radomiak chyba nie miał takiego meczu paździerzowego w tym sezonie jeszcze. Zawsze nie. Jak jest Radomiak, to jest fajna gra. Nie, gwarancja, no, że będzie otwarty mecz. Słaby mecz bardzo z Wisłą Płock. Tam co nawet Rwan wszedł, pokazał swój pędzel. Tak, Wisła Płock wygrała 1-0. Co, wszedł na 20 minut i potem umierał po końcowym gwizdku. Znaczy on po prostu swój pędzel pokazał. I to był największy... Później jak Kanal Plus pokazywał najciekawsze akcje meczu, to pokazywali zbliżenia... Dobra, ale powiedzmy, Rwana. Że Radomiak już teraz gra dobrze, ma niezłe wyniki, a ilu zawodników jeszcze dopiero ma pokazać coś? Nie? Ten Rwan, ten Maurides, Machado pewnie jeszcze oczekujemy, no, to się, więcej. Wobec Rwana tu mam takie dosyć duże zastrzeżenia jednak. To było jakieś takie sygnały o nim przychodzą mało, ale o Mauridesie rzeczywiście jestem ciekaw. Później się ten Nascimento podoba. Bo Nascimento, jasne, że tak. Jest. Znaczy właśnie mnie się wydaje, że Nascimento jak wrócił po zawieszeniu, to tak ma pojedyncze fajne zagrania, ale to nie jest ten Nascimento, który grał. Może jechać na pierwszym dobrym wrażeniu, prawda? Nie? Bo on miał takie świetne wejście, rzeczywiście na imponował, może my patrzeć na niego przez ten pryzmat cały czas. Mam taką, może nie wiem, czy bardzo śmiałą tezę, ale taką mam tezę, że Filip Majchrowicz to jest chłopak na transfer. Za wcześnie. No nie, ale... mówię, że dzisiaj. Ale to jest dopiero objawienie, to jest dopiero historia tego sezonu. Przecież chłopak był absolutnie nigdzie, miał bronił gdzieś w rezerwach Krakowi, tam się nie wyróżniał. To jest kazus Strączka tak naprawdę, on też był nikim rok temu, a teraz jest solidny. A Strączek chyba nie był aż tak zakopany, bo Majchrowicz był gdzieś tam lata świetne w ogóle od gry w Ekstraklasie. Trzecia liga, rezerwy Krakowi, no nigdy zupełnie. Gdyby nie ta sytuacja, że Kochalskiego wzięli do Legii na chwilę, żeby tam szafkę wyczyścił. Tak. I go zraz oddali, to by nie bronił. Nikt nie pomachałby nawet. Gdyby nie to złamanie nosa Miszty. To wszystko tak się, wszystko się ułożyło. To jest jak ten mem z tym dominem. Że tutaj Chińczyk jebnie toperza w Wuhan i później raz Majchrowicz broni. To się nazywa efekt motyla. Tak. Ale wam mówię, że to jest chłopak, który za rok... Oglądałem, może, dobry film. Może, kilka części. Z Antonym Kuczerem? Nie z Antony. No ten, co był z Demi Moore. Ashton Kutcher. Nie oglądałem, bo... Ktoś w Pokémonach też grał. A, nie. Tak? To... Ale mówimy cały czas o Majchrowiczu. Aż Ketchum. To może łapał Pokémony. Dobra, to by się zgadzało. Za rok naprawdę może pójść gdzieś wyżej. A ja się nie zdziwię, jeśli jednak Majchrowicz niedługo zostanie... Wygryziony? Tak, bo tam Kucharski miał bardzo wysoką pozycję. Bardzo wysoką pozycję i na razie Majchrowicz... Ale nie daje większych powodów Majchrowicz. No nie daje żadnych. Dzisiaj, znaczy tutaj też zawalił przy tym pierwszym golu, choć Banasik go później tłumaczył, że ta piłka się odbiła na tej murawie w bardzo dziwny sposób, że nie no i pamiętajmy, że Rossi by to wybił, gdyby nie zabił murawę, więc no tutaj jest. Też... Ta murawa coś tam... Było coś to do uratowania. No Radomiak miał... problemy z murawą, no i sam teraz na tym stracił, nie? Mi się zdaje, że on ma talent. A w ogóle fajnie, Banasik powiedział też, że no, czy tam zapytali go, czy integrują się ci i że Leandro dobrą robotę robi. Piłkarze z południa i mówi, no czasami chłopaki tam jadą do Warszawy. I nie mógł powiedzieć, co robią na tych integracjach. Miał otwarcie powiedział, że no, chłopaki czasem jadą do Warszawy i tego. I to jest ta nowa jakość, którą dał Radomek. I tam jest taki właśnie przyznać. Ten Leandro łączy, no bo to przecież od lat w Polsce, Brazylijczyk, ale, język zna, integruje wszystkich. Ale jest tu jakaś tak taki element świeżości, że normalnie to powiedział, że nie, oni tylko jarmuż jedzą, a jak nie jedzą tego jarmużu, to go sadzą. I to jest jedyne, co robią w trakcie sezonu. Tysiąc pompek przed snem. A tak, to chłopaki jadą sobie do Warszawy. Integracja w Warszawie i potem są dobre wyniki. Rzeczywiście, może nie dajmy się zwariować z tym wszystkim.
Śląsk Wrocław to jest zespół, który na początku swojego sezonu kupujecie? Czy zwracacie uwagę na to, co ja? Że to troszeczkę tacy są... Ja myślę, że mają... Mało konkretnie jeszcze. Oczywiście fajnie, że jeszcze mecz nie przegrali, no ale... Śląsk na początku sezonu miał duże problemy z defensywą. To się ogarnęło. Taki, bardzo hura futbol i widać, że trener Magiera trochę to wyrównał, no ale niestety... Efekt jest taki, że Śląsk dalej te gole trochę mniej traci tych goli, ale przeważnie traci i mało strzela z przodu. Ale myślę, że Śląsk... Znaczy, inaczej, za mało strzela. Bo Jacka Magiery strzela. Dostał trochę jakości od Jacka Magiery, że oni tak wielu goli tracą, tak, ale już nie będą, nie wiem, tracili ich seryjnie. Mają też tego Erika Exposito, do którego myślę tam trzeba dorzucić parę innych ogniw i bardzo ciekawie wygląda Victor Garcia. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych w ogóle transferów do naszej ligi, który on zasłynął ostatnio tym golem strzelonym Legii, który był dość mocno kontrowersyjny, choć zdobyty, strzelony, przepraszam, ale coś w tym chłopaku jest. Taki prawdziwy wahadłowy. Rzadko kiedy do nas ktoś trafia na tą pozycję i widać, że ma do tego bardzo duże umiejętności i potencjał. Jak że Śląsk po prostu mało mnie ekscytuje, nie wiem, po prostu. Zawodzi mnie Petr Schwarz. W Rakowie Częstochowa był to zdecydowanie lepszy zawodnik niż w Śląsku. Mnie Śląsk ekscytował na początku sezonu, jak w pucharach osiągał takie wyniki hokejowe. Teraz to się trochę... Nie, bo zawsze ludzie mają pretensje, że mało o tym Śląsku mówimy, a tam jest tak, no co, no jest, no. Robert Pich jest mistrzem w ogóle takiego chimerycznego grania. Robert Pich albo gra tak, że mówimy, nie, no ten Pich to jednak niedoceniany jest, on tak świetnie gra w piłkę. Później, takie serie, no. A później Pich kończy tą serię i no tam tu poda. Ale to ja powiem, że jak kojarzę Roberta Picha, że często oglądałem jakieś mecze, będąc na trybunach na stadionie, gdzie w ogóle nie był widoczny w całym meczu, a kończył go na przykład z dwoma golami. Tak, to też jest typowy Pich. No. No dobrze, panowie, idziemy do ostatniego meczu, jaki nam został, czyli Stal Raków. No, mogę jeszcze, mam dobry cytat z Roberta Picha po tym meczu. Taka mocna, kontrowersyjna opinia. To jest mecz. Chcieliśmy wygrać, jest niedosyt. Nigdy nie słyszałem takiej pomeczowej opinii, także dzięki za to, że też się cieszę, że się tym podzieliłem, bo chcieli wygrać. Tak, no właśnie. Słuchajcie, czy Raków powinien zawsze grać w dziesiątkę, bo już drugi raz strzela dwa gole grając w dziesiątkę? No, Raków ma taką przewagę w drugiej linii, tym swoim ustawieniem z wahadłowymi i z obrońcą, że tam tak zagęszczony jest środek pola, że jak tam jedno ogniwo stamtąd wypadnie, to się nic nie dzieje. Mnie rozbroił ten ostatni gol, w jakim tempie Mateusz Żyro wracał za akcją, jak został minięty. To jak wyglądał jak maratończyk, który finiszuje ostatkiem sił, i nie zamierza przyspieszyć. Zwróćcie na to uwagę, od początku do końca spaceruje sobie w jednym tempie. Czyli trochę jak Płacheta ze Szwecją. Podziwia widoki. A czy Żyro już przy wcześniejszej akcji Gutkowskisa też nie wykazał takiego? No to wtedy też razem z Matrasem pokazali klasę. No. Taki mocny duet. Ale to w ogóle była kolejka takich powrotów, bo zwróćcie uwagę na Roberta Iwanowa przy bramce dla Górnika. On tak jest tam i tak... To strzeli. Ale w ogóle ta bramka Chimeneza była kapitalna. Wspaniała, tak, nie powiedzieliśmy nic, nie, to było coś pięknego. Trochę szczęścia też miał. Ale pomógł szczęściu. Pomógł szczęściu. No. Ale nieważne. O dziesiątkę mówiliśmy, teraz się... Ta trzecia bramka była kuriozalna i w ogóle wychodzi na to, że Stal i Górnik Łęczna mają ten sam problem, bo te drużyny nie potrafią. Koniec końców z przodu nie są aż tak beznadziejne, mają tam ciekawych zawodników. Teraz jak Stal ma Piaseckiego, jak ma Maka w formie, jak ma Hinokio, który akurat dzisiaj siedział na ławce, ale potem wszedł, no to jest to jakiś potencjał, ale te tyły, Matras, Żyro, no tak się nie utrzymasz, no sorry. To jest jakiś prowo, teraz jakaś Agnieszka Pinda pisze. Ludzie, weźcie. Znowu robisz aferę? Ja co? Te akcje czasem wyglądają tak, jakby właśnie Żyro z Matrasem stali. To co, ty pobiegniesz, czy ja mam biec? Nie wiem, to zagrajmy w te... do trzech. No dobra, to Strączek zrobił błąd przy golu Lopeza, ale generalnie bronił bardzo dobrze. No, i gdyby nie on, to tutaj... Już pierwsze połowie byłoby byłoby po meczu. Mam tezę, że Valiran Gwilia będzie bardzo, 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 bardzo przydatny Rakowowi Częstochowa. Oczywiście. W tym meczu zagrał naprawdę Będzie dobrze. Tak samo przydatny jak w Górniku, bo to jest piłkarz ewidentnie na kluby, gdzie presja jest mimo wszystko trochę mniejsza niż w Legii i tam sobie poradzi spokojnie. Czy Legia jest mistrzem właśnie brania takich zawodników z Ligi,
którzy byli naprawdę fajni w jakimś klubie i myślę, że czasami ich niedoceniania też, że oni tam robią swoją robotę. Ale wiesz, Dwilią chyba chodziło o to, że oni chcieli jego pozostawia, tylko że Dwilia chciał zarabiać tak, tyle, jak był kluczowym zawodnikiem. Ale nie, no było dużo narzekania na Gwilię, tak? To nie jest tak, że był jakiś wielki lament i płacz, że Gwilia odchodzi. A Gwilia przeczekał Raków Częstochowa, bo dostał propozycję zaraz na początku okresu przygotowawczego. Nie przyjął jej ostatecznie, ale nie rozstali się w takich jakby warunkach. Nie spalili mostów. Tak, no? Że kończymy. I Gwilia czekał na po prostu lepsze oferty, których ostatecznie nie dostał. A miał dobrą ofertę z Górnika Łęczna. No to chyba nie najlepszą. Być może. Nie najlepszą. Nie przelicytował Górnik Łęczna Rakowa. Ale tutaj nie jest wcale powiedziane, że Gwilia będzie miał miejsce w składzie. Którzy przeszarżowali, to Martin Chudy mnie ciekawi, gdzie on w końcu wyląduje, nie? To tak. I Jakub Kosecki. Ja myślę, że po prostu Martin Chudy tym wywiadem, który był swego czasu u Janka Mazurka, gdzie powiedział o tym spisku UFO, o różnych... po prostu ci wszyscy ludzie się wkurzyli, że on ich zdemaskował. UFO się wkurzyło, że wszystko jasne i teraz grają przeciwko Martinowi Chudemu. Mam, pochwaliłem Gwilię, więc dla, jak to się mówi, dla równowagi, zaczynam się troszeczkę martwić, troszeczkę jeszcze, ale tylko troszeczkę, ale poruszę ten temat, że Fabio Sturgeon to będzie nowy Brian Nuvier. Za wcześnie. Nie, pamiętaj, że on był w 11 kolejki w tamtym tygodniu. Tak, bardzo dobry mecz zagrał z Lechem Poznań. Ale ma 5 meczów i 4 średnie. Bo liczę z pucharami. Znaczy wiesz, go zapowiadano, że to jest super drybler, który nie ma liczb, a na razie on ma jedną asystę, czyli ma liczbę, a nie ma jakichś super driblingów, bo ja sobie nie przypominam akcji. Nie, z Lechem była ta sytuacja ekstra, na 3-0, zrobił, którą zmarnował Wdowiak. Sturgeon urwał się z własnej połowy, podał do Wdowiaka, który powinien to wykończyć. Ale tam za dużo driblingów nie było, tylko po prostu się po meczu z Lechem? Nie, tam troszkę chyba przeszedł chyba z jednego czy z dwóch zawodników. Kurczę, no ale też jest tak, że no upatrzył na nie jeden dobry zawodnik, musiał się uczyć tej drużyny. Przypomnijcie sobie początki Iwiego Lepeza. Przecież on miał pierwszy z 5 meczów. Pamiętam jego wejście w Bielsku, to był chyba debiut. No. Posłał jakiś taki beznadziejny farfocel z 40 metrów, co myślę, kurde. No, katastrofa. To będzie, a z tego co wiem, to Sturgeon, on tutaj dostał dwie żółte, czyli w następnej kolejce będzie mógł grać. Sturgeon będzie no, przez jakiś czas na pewno brany pod uwagę mocno przy ustalaniu wyjściowego składu, bo Marcin Cebula ponoć nie wypadł na krótki czas. Szkoda, no natomiast myślę, że tutaj trzeba brać to pod uwagę, że wszyscy piłkarze, z którymi czytam, ja rozmawiałem na przykład, to że jednak musisz się nauczyć tego systemu tak. Papszuna. Zwłaszcza i to naprawdę zajmuje, bo tam musisz być precyzyjnie dopasowany w tej układance i to nie jest tak, że wchodzisz, jesteś dobrym piłkarzem, to od razu sobie radzisz. No musisz się nauczyć tej dyscypliny całej. I Sturgeon ma jeden duży atut, ja zwróciłem na to uwagę. Marek Papszun postawił na niego no, w kluczowym dla nich meczu, tym rewanżowym spotkaniu z Gentem, mimo tego, że to jest zawodnik, no, którego miał tam od 10 czy od 11 dni i też ten Papszun właśnie od razu, jak tylko był, poprosiłem go o komentarz do sprowadzenia Sturgeona, powiedział, że był bardzo pozytywnie zaskoczony, jeżeli o przygotowanie fizyczne chodzi tego zawodnika, a u Papszuna trzeba dużo biegać, nawet te dziesiątki muszą walczyć w defensywie, więc spokojnie. Ten Sturgeon myślę, że prędzej czy później jeszcze odpali, też dużo osób znających jakby portugalski rynek mówi, że to ogórek nie jest. Ale na pewno na razie nie robi wrażenia, to fakt. Dobrze, Sturgeonie, nie bądź nowym Nuvierem. Brian Nuvierem, bo to nie jest nikomu potrzebne. Jeszcze brakuje wam trochę do tych 3000 łapek w górę, a jeśli chcecie, żeby Wojtek Piela prowadził z Jerzym Bęgerem kadrę siatkarzy, to powinniście to wbić. W ogóle dzisiaj czat jest taki folklor, panuje naprawdę. Jak będziecie mieli ochotę sobie otworzyć go, to naprawdę nie, tam jest się... Nie, a kiedy nie był folklor? Czasami jest jakby tak inaczej, a czasami jest tak jak teraz. A statystyki wieku są prowadzone? Kto tam się udziela i tak dalej? Macie na podgląd na to? No średnia 7-8 jest. 18-34 chyba. Paweł zauważył troszeczkę, że zwykle są tam dyskusje o Francu Kawce. Tak, aż się Przemek oblął. Tak, a dzisiaj nie ma. To jest na żywo, pisze Michał W. To jest na żywo i zobaczmy Kozaków, poproszę. Macie planszę, przyjaciele? Mamy. O. Chładun, Bartoleski, Michalski, Reboszo, Leandro, Kalsztlem, Amaral, Balua, Warchoł, Iszak, Muci. Muci. Co się tak przyglądasz? Bo ja nie widzę. Aha. Ja mam słaby wzrok. Możesz tam stanąć, jak chcesz. Mogę.
Najlepszy piłkarz tej kolejki? Dwóch zawodników Zagłębia Lubin w Kozakach, no to jest coś. Ja myślę, że Amaral. Tak, ten Amaral. Amaral, no on jako jedyny dziewiątkę dostał. Ale mocny kandydat też Iszak i ta panenka na koniec meczu, taki... Wysienka. Tak. Patrzył zgrywa inteligenta, a tak naprawdę to zwykły szowinista, który zabanował Dominikę za jej upodobania. Tfu. Pisze Agnieszka Pinda. No dobrze. Ale powiem wam a propos Muciego, tak troszkę za mało według mnie o nim powiedzieliśmy, bo trzeba też docenić tą akcję z Moskwy. Naprawdę chłopak zrobił. Ja się jaram Muci. Zaczynam się jarać, że to będzie naprawdę gość. Ja myślę, że może być to naprawdę podobny poziom zawodnika do Andrzeja Dudy. Naprawdę. No ja na pewno czekam teraz, co ten piłkarz zrobi w kolejnych meczach. Podoba mi się ten kierunek, że Legia szuka takich nieoczywistych rynków, bo Albania to nie jest liga doczna, przeszpierana przez skautów. Musimy szukać perełek właśnie z takich lig. I ten jak Szibojew to też, no okej, na razie się nie sprawdził kompletnie. Jak się widzimy, że się sprawdził. No mówimy o Legii jednak, no. Ale wydaje mi się, że właśnie to jest szansa dla polskich klubów, żeby szukać tak, takich rynkach. I apel mój kolejny do dyrektorów sportowych, do skautów, do menedżerów. Uczcie się albańskiego. Nie. Inny promujmy apel. Zawodników do polskiej ligi, sprowadzajmy ofensywnych. Defensywnych pomocników znajdziemy w drugiej, w trzeciej lidze. No, Nie chcemy. Też tak może być. Badziewiacy? Tu chyba będzie ktoś z Wisły Kraków. Kieszek, tak, Szota, Baranowski, Kwiecień, Żyro, Kurzawa, Plewka, Skwarka, Prykryl, Żyro. Ależ konkurencja w defensywie. Kliment. Bracia Żyro są w Badziewiakach. Żyro, Kwiecień, Baranowski, Szota. A wiecie, że jak u braci Żyro dodacie literę M, to nie będzie i tak wiadomo, który? Taka jak z Buksami, ile gazetta. Na tym polega. Coś podobnego. Coś niesamowitego. No. Następna plansza, proszę. Z czemu on wkleja z Flash Score'a? Po to jesteś grafikiem, żeby to samemu zrobić. Za co te pieniądze bierzesz, chłopie? Prowadzi Lech Poznań. Legia uciekła ze strefy spadkowej. Już się widać na większości telefonów na ekranie. Ostatni bruk będzie. No i zwróćmy uwagę, że jak Legia wygra te dwa zaległe spotkania, to będzie wyżej w tabeli. No, będzie już łapała miejsce w czołówce. Tak się stać może. Następna. Bardzo wysoko Lechia. W klasyfikacji strzelców prowadzi Mikael Iszak. Drugi jest Erik Exposito. To pan samobój na razie kiepski. A nie ciężka do Szlusowa. Tak, do Warchoła. Jest razem z Warchołem najskuteczniejszym Polakiem w lidze. A Śpiączka gra w drużynie, w której jednak o te bramki trudniej. Tak. Mimo wszystko. Rynek polskich napastników w Ekstraklasie jest trudny. Ciężko tutaj o optymizm. Nie ma już Pawła Wrożka. A zawsze był, nie? Tak. Był. Ale nie ma. Ale może Piotr będzie jeszcze. I następna plansza. Piotr chyba jest trenerem, z tego co ja kojarzę. Nie, zaginął nagle. Czwarta też wcześniej skończył tak karierę. Prowadzi Barcelonę teraz. Jest hit 25 września Legia Raków. Tak. I to na pewno będziemy wszyscy oglądać. Jak jedna wielka rodzina. Ciekawy też zapowiada się mecz Jagiellonii z Lechem. I Warty Poznań. Powrót Waleriana Gwili na Łazienkowską. Ja myślę, że Wisła Pogoń, bo naprawdę taki zaczyna to być test dla Pogoni, a Wisła postawi trudne warunki. Ciekawostkę ci powiem, że jak byli bracia Brożek na przykład w 11 Kozaków, to jakbyś dodał literkę P, też byś nie wiedział, który jest. No. A oni jeszcze w jednym klubie grali. I z Makami tak samo. Ale bracia Żyro też grali w jednym klubie. W Stali Mielec przez chwilę. Tak. No. Ale to inna ciekawostka, jakby był Frank de Boer i Ronald de Boer i dałbyś pierwszą literę imienia, to wiedziałbyś, który. No. Tak. Są wyjątki od reguły. A dlaczego, powiedzcie mi, jak na przykład jest podawany trener często w różnych tam czasopismach, gazetach i tak dalej, Fornalik, to nie daje się literki W przed nim. Właśnie. Przecież brat Tomasz jest asystentem. Jest trzeci Fornalik jeszcze. Jest jeszcze Fornalik? Tu siedzi. No. Ale to jest dobre pytanie, prawda? Co? Tak? Fornalik? No tak mnie ochrzcili wtedy na programach. Jeszcze mamy planszę. Rozumiem. Nie wiem czemu. Jakoś jeszcze mamy planszę, bo nigdy nie pamiętam, ile ich jest. No cóż, nie mamy. Ale też trudne zadanie przed Ireneuszem Mamrotem, bo tam naprawdę też już zaczyna być, że tak powiem, słabo z punktami i Lech przyjeżdża. Rozpędzony. Nie, no tak szybko chyba teraz... No nie. No daj Boże, bo ja bardzo cenię trenera Mamrota. Ja też. On kiedyś był łączony z Lechem w ogóle. Tego, co kojarzę. Z drugiej strony też zarzucają nam, że trochę lepiej mówimy o trenerze Mamrocie niż po prostu w ostatnich długich miesiącach ma wyniki.
To rzeczywiście bardzo lubię prywatnie trenera Mamrota, ale pora na wynik z Jagiellonią, bo jest tam całkiem niezła ekipa. To prawda. Dobrze, panowie, dziękuję wam za dzisiaj. Widzom przypominam o jutrzejszym programie Weszło Polsce i Hyde Parku w radiu po nim. Chyba się odbędzie. No i to tyle z ogłoszeń. Zrobię quiz. Tak mi się wydaje. Ja chcę przyjść do quizu, bo muszę się odegrać. No to jesteś zaproszony. Tylko weź kogoś ze sobą. W sensie z przeglądu? Nie, nie, no, z ulicy. Brzęczka. Brzęczka. Sołzę zaproś, o. Okej. Okay. Możesz wziąć tego. Nie, no ostatnio byliśmy z Mateuszem Janiakiem i no musimy tak zrobić rewanż, no. Wtedy z kim my graliśmy? Z Rokiem. Mnie nie było wtedy, bo ja powiedziałem, że jak wy przychodzicie, to ja pierdolę. Nie, byłeś. Nie było mnie. Nie, byłem w Gdyni wtedy chyba. Tak? Mhm. A, Kuba Kuba Białek z Rokiem byli. I przegrali, ale... czy wygrali? A, i Wojtek Piela prowadził. A, no tak. No dobrze. To coś pomyślałem. Ale wygrali z nami. Jak mogłeś nie wziąć do quizu z grami weselnymi Wojtka Kowalczyka? Bo on coś tam mówił. A, to chyba, że tak. Mateusz, to jest, co tu ten czat? Ja nie mogę już, zamykam. Boję się Dominiki Cipcińskiej, wychodzę stąd. Teraz wiem, że trzeba już grać na siebie. Brudny. Przemysław Michalak. Dziękuję. Leszek Milewski. Nie zgadzam się. Maciej Wąsowski. Brat Piotra. I ja, Grzegorz Jugosłowianin. Do zobaczenia jutro. Wystarczy kwadrans, by ten mecz mógł skończyć się taką padliną jest. I choć alfabet szrotu znasz, to liga ta taką niezwykłą jest. Liga minus, Roki Brzuchama. Liga minus, Kowal Bigozda. Liga minus, jest na Weszłokom. Ty rozgminiasz, po co im jest ten babenko. Liga minus, Paczul nie za tak. Liga minus, Białek wymień skład. Liga minus, Manias oddał strzał. Gdzie doleciał?